Niecałe pół roku po wyborach z 15 października Polacy znów głosują. Tym razem decydujemy o przyszłości naszych małych ojczyzn, chociaż liderzy wszystkich partii w tym akurat są zgodni jak nigdy. Te wybory samorządowe są też niezwykle istotne z punktu widzenia polityki ogólnopolskiej. Marcin Zawada, witam i zapraszam na wieczór wyborczy Onetu i Faktu. W tym programie już za nieco ponad 13 minut. Poznamy wyniki exit poll w skali kraju sejmikowe. Poznamy też wyniki exit poll przy okazji kilku miast polskich. Mowa o prezydentach tych miast, gdzie rywalizacja była niezwykle zaciekła. W tym programie także pokażemy przemowy liderów poszczególnych partii i komentarze zwycięzców i przegranych. I w tym programie także to wszystko na końcu oczywiście skomentujemy w gronie najlepszych dziennikarzy w Polsce. Ale zanim to wszystko, to zobaczmy, jak w tym momencie wyglądają sztaby wyborcze głównych kandydatów w Warszawie i jednocześnie sztaby centralne poszczególnych partii. No i tak, na początek Piotr Halicki w sztabie Koalicji Obywatelskiej, czyli u Rafała Trzaskowskiego, Aleksander Wojak w sztabie PiSu u Tobiasza Bochańskiego, Kamil Turecki w sztabie Lewicy u Magdaleny Biejat, Jan Kwietniewski w sztabie Trzeciej Drogi. Tu akurat nie ma kandydata w tych wyborach na prezydenta Warszawy, ale Trzecia Droga ma wielu kandydatów w różnych miastach, mniejszych, większych w całej Polsce. Na początek Piotr Halicki i Piotrze, pytanie, jak w tym momencie atmosfera w sztabie Rafała Trzaskowskiego? Dzień dobry Państwu. Atmosfera w sztabie Rafała Trzaskowskiego oczywiście gęstnieje z każdą chwilą, tak jak gęstnieje też każdy tłum, cały tłum, który tutaj się pojawia za mną. Na tej scenie za chwilę wszystko się rozegra. Tak naprawdę w głowie wszystkich tutaj działaczy i sympatyków, którzy są tutaj zebrani, kołacze się pytanie, czy będzie druga tura, czy wszystko rozstrzygnie się w pierwszej. Pamiętamy, że przy poprzednich wyborach prezydenckich Rafał Trzaskowski zdobył grubo ponad 50% głosów. W związku z tym druga tura nie była potrzebna. Pytanie, czy tak będzie też w tym roku, czy nie. To jest pytanie, które się pojawia właściwie, wszyscy właściwie tutaj o tym rozmawiają. No więc czekamy na wyniki, atmosfera jest gorąca. Czekamy, aż pojawią się wyniki, pojawią się też wtedy na scenie zwycięzcy bądź przegrani. Zobaczymy. Piotr Halicki, Piotrze, bardzo dziękuję i do zobaczenia, bo ze wszystkimi naszymi reporterami będziemy spotykać się nieraz w tym programie. A teraz dziennikarz Faktu Aleksander Wojak, który jest w sztabie kandydata PiSu, Tobiasza Bochańskiego. No i tam być może są nadzieje związane z drugą turą. No to jak atmosfera, Aleksandrze, w sztabie Prawa i Sprawiedliwości? Chociaż pogoda jest fantastyczna, to jednak atmosfera w sztabie Prawa i Sprawiedliwości partii Jarosława Kaczyńskiego jest dosyć chłodna. Za moimi plecami widać frekwencję, która też nie jest zachwycająca. Wszystko dlatego, że nadal nie wiadomo, członkowie Prawa i Sprawiedliwości zadają sobie pytania. Pytania, czy Tobiasz Bochański uzyska tak dobry wynik, jaki uzyskał Patryk Jaki w roku 2018. W roku 2018 na Patryka Jakiego zagłosowało 250 tysięcy osób uprawnionych do głosowania w Warszawie. Ale to i tak był dwa razy mniejszy wynik niż wynik, który uzyskał Rafał Trzaskowski, ponieważ i tak wygrał on te wybory wtedy w pierwszej turze. Teraz jest właśnie to pytanie, kto się dostanie do drugiej tury, o ile w ogóle ona się odbędzie, ponieważ kandydatka Lewicy Magda Biejat idzie łeb w łeb właściwie z kandydatem Prawa i Sprawiedliwości Tobiaszem Bochańskim. Odpowiedź na to pytanie poznamy prawdopodobnie dopiero za chwilę, po godzinie 21. Bardzo dziękuję. Prosto z siedziby PiSu przy ulicy Nowogrodzkiej, Aleksander Wojak dla Państwa. No to wywołana teraz do tablicy Magdalena Biejat, teraz czas na jej sztab, czyli sztab Lewicy. No i pytanie, czy tam są nadzieje na drugą turę, a w tym sztabie jest dziennikarz Onetu Kamil Turecki. Atmosfera jest pełna wyczekiwania, oczekiwania na to, co wydarzy się dosłownie za kilkanaście minut, kiedy po godzinie 21 poznamy pierwsze wyniki sondażowe exit poll. Za moimi plecami znajduje się scena, na której po godzinie 21 swoje przemówienia wygłoszą liderzy lewicy. No ale pytanie, w jakich humorach, pozostaje jeszcze otwarte. Wszyscy tutaj liczą na niespodziankę, właśnie na to, że będzie druga tura wyborów na prezydenta Warszawy tutaj, właśnie w stolicy. No, niespodzianka może być, może nie być. To zobaczymy dosłownie za kilkanaście minut. Chciałem powiedzieć jeszcze przed chwilą, że tłumów nie ma, ale jednak są, bo z każdą kolejną minutą nie tylko atmosfera tutaj gęstnieje, ale także liczba ludzi. No, to robi wrażenie.
Kamil Turecki ze sztabu Lewicy. No to teraz czas na sztab Trzeciej Drogi. Wybory samorządowe były zawsze dość udane dla PSL-u. Teraz jest to PSL i Polska 2050. W związku z tym pytanie, jakie nadzieje tam w tym sztabie, jaka atmosfera? Tam na miejscu jest Jan Kwietniewski, dziennikarz Faktu. W sztabie Trzeciej Drogi przede wszystkim jest atmosfera wyczekiwania godziny 21. Wtedy zakończy się cisza wyborcza i politycy Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego przekonają się, czy ten manewr, który na początku był zastosowany przy okazji wyborów parlamentarnych, czyli zjednoczenie sił i pójście razem pod szyldem Trzeciej Drogi, właśnie teraz też przyniesie oczekiwane rezultaty. Przekonamy się już po godzinie 21. Wtedy poznamy pierwsze sondażowe wyniki wyborów samorządowych. Teraz na scenie za mną są gromadzone tłumy. Właściwie przed sceną są naganiani działacze partyjni. Proszeni, żeby przenieśli się już przed scenę, tak żeby wszystko w oczach telewizyjnych kamer wyglądało jak najlepiej. Tak jest. Telewizyjne obrazki w polityce są niezwykle istotne i oczekiwani. Widzieli Państwo też ten zegar w sztabie Lewicy. Taki zegar jest w każdym jednym sztabie. Ja patrzę teraz na swój, no 7 minut. Za 7 minut poznamy już wyniki exit poll w tych wyborach. No, ale jeszcze jeden sztab, do którego musimy zajrzeć, to sztab Konfederacji. Tutaj kandydatem na urząd prezydenta miasta Warszawy jest pan poseł Przemysław Wipler. W sztabie Konfederacji no pewnie też trwa oczekiwanie, trwa wyczekiwanie. Widzimy, że no tłum też jest. Ten obrazek wygląda całkiem nieźle. Na scenie jakieś pierwsze przemówienia, no ale te główne przemówienia, no pewnie chwilę po godzinie 21, jak zresztą w każdym sztabie z tych sztabów centralnych, bo te sztaby dziś Państwu pokazujemy, wybory samorządowe, zawsze przy okazji Warszawy, no to zawsze przy okazji tych wyborów Warszawa skupia uwagę na sobie, nic dziwnego, chociaż w tych wyborach są też inne miasta, które skupiają swoją uwagę. Jest takim miastem między innymi Kraków, ponieważ tam Jacek Majchrowski kończy swoją wieloletnią przygodę z fotelem prezydenta tego właśnie miasta. No i w związku z tym nowy rozdział, nowy etap w historii Krakowa przed nami. No i też bardzo zacięta kampania wyborcza za nami. Kampania, której finisz i sondaże no to pokazywały, że prawie wszystko w tej kampanii może się zdarzyć, bo no tam nie dość, że nie było wiadomo, czy będzie druga tura, a właściwie było wiadomo, że będzie, to nie było w ogóle wiadomo, kto w tej drugiej turze może się znaleźć. No ale jednym z głównych kandydatów, który ma na to szansę, jest Aleksander Miszalski z Platformy Obywatelskiej i w jego sztabie jest teraz Martyna Bielska. Dobry wieczór, Martyno. Dobry wieczór. Znajdujemy się teraz w klubie studenckim Brzaczek, klubie legendarnym dla krakowskiej polityki. Atmosfera w sztabie jednego z 7 kandydatów na prezydenta Krakowa jest podniosła, gorąca i jest tutaj rzeczywiście coraz głośniej, co słychać za moimi plecami. Atmosfera podniosła, wesoła, tutaj wszyscy skupiają się bardziej przy studenckim barze i wszyscy oczekujemy na to, kto zmierzy się w drugiej turze wyborów o fotel prezydenta Krakowa. Ta kampania przedwyborcza była jednak najbardziej emocjonująca i w Krakowie odbył się najbardziej emocjonujący i najbardziej zacięty pojedynek o prezydenturę w całej Polsce. I dlatego też do Krakowa będziemy jeszcze nie raz w tym wieczorze wyborczym wracać. Martyno, bardzo dziękuję i do zobaczenia. Mówimy o tych dużych miastach. Warszawa, Kraków, ale też Poznań, Gdańsk. Ale pamiętajmy też, że to są wybory w mniejszych miastach, w tych najmniejszych, czyli również wsie, również wybory do rad powiatów, do sejmików wojewódzkich i tak dalej, i tak dalej. No i w związku z tym pytanie, czy te wybory nas mobilizują, czyli jaka jest frekwencja? To słowo już padło dziś podczas spotkania z naszymi reporterami, czyli frekwencja. Ważne pytanie, szczególnie po tym, co wydarzyło się 15 października. I drugie pytanie, czy cisza wyborcza skończy się dokładnie za 4,5 minuty, czy będzie trwało długo, czyli czy są jakieś poważne incydenty podczas tych wyborów. I te dwa pytania kieruję do Miłosza Plocha i przenosimy się do newsroomu Faktu. Dobry wieczór z redakcji Faktu. 39,43% to frekwencja na godzinę 17. PKW podała je o godzinie 18.30 i to są ostatnie oficjalne dane, jakie możemy podać w tej chwili. W porównaniu do wyborów samorządowych w 2018 roku frekwencja jest niższa o ponad 2%, ale prawie taka sama, jaka była w wyborach w 2014 roku. Jeżeli chodzi o ciszę wyborczą, którą pytasz, pewnie za mniej więcej 4 minuty powinna się zakończyć, ponieważ jak powiedziała
na konferencji prasowej Państwowa Komisja Wyborcza. Generalnie było spokojnie, ale oczywiście zanotowano pewne zdarzenia. W Płocku jedna z członkini Komisji Wyborczej przyszła do pracy pod wpływem alkoholu. Badanie alkomatem wykazało około 3,5 promila. Co ciekawe, było to o godzinie 7 rano. W okręgu lubelskim pewna kobieta poinformowała, że przyjechał do niej znajomy, który dał jej 4 sztuki piwa i czekoladę, mówiąc, że to w zamian za głos na jego partnerkę, która kandyduje do Rady Gminy. A w Słubicach do lokalu wyborczego wszedł mężczyzna z atrapą pistoletu. Okazało się, że był pijany. W okręgu gdańskim z kolei kandydat na radnego do Rady Gminy oferował 100 zł za oddanie głosów na wskazanych kandydatów. Jeszcze taka ciekawostka. Aktor znany m.in. z serialu Rodzina Zastępcza, Tomasz Dedek, opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie wypełnionej karty wyborczej i takie zachowanie może stanowić naruszenie ciszy wyborczej. Ale, tak jak powiedziałem przed chwileczką, no nic na to nie wskazuje, żeby wydarzyły się jakieś poważne incydenty i cisza wyborcza miała być przedłużona. Jeszcze parę danych. W głosowaniu wzięło, jak na godzinę 17, w głosowaniu wzięło udział jak dotąd ponad 11 milionów 300 tysięcy osób. I jeszcze trochę o frekwencji. Najwyższa frekwencja była w województwie świętokrzyskim, tam ponad 42%, najmniejsza w opolskim 35%, a jeżeli popatrzymy na miasta, to tutaj nie było dużego zaskoczenia. Najwięcej osób poszło zagłosować w Warszawie, ponad 41%. A najmniej w Katowicach, 33. I czy ta piękna, wspaniała, słoneczna pogoda wpłynęła na frekwencję, tego jeszcze oczywiście nie wiemy. Czy ona pomogła, czy może przeszkodziła, może część osób zdecydowała się wyjechać na weekend. Na te dane musimy jeszcze poczekać, ale jak powiedział przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, mamy tak piękną pogodę, jak piękne mamy wybory. No i to jest piękny cytat na koniec tego pierwszego spotkania z Miłoszem Plochem, chociaż do Miłosza jeszcze będziemy wracać i o frekwencji jeszcze z Miłoszem na pewno porozmawiamy, bo to coś niezwykle istotnego w każdych wyborach, to coś, czyli frekwencja, czyli to jak tłumnie idziemy do tych wyborów. Przekonaliśmy się o tym 15 października, wtedy był totalny rekord w tych wyborach. Teraz w wyborach samorządowych oczywiście takiej frekwencji pewnie nie będzie, patrząc na to, jakie wyniki były na godzinę 17, no ale zobaczymy, czy do tych ponad 54% sprzed 5 lat uda się dobić, czy będzie to frekwencja niższa, a może wyższa. No to minuta nam została do ogłoszenia wyników exit poll. Ja tylko dodam, że w tych wyborach w sumie kandydowało 183 tysiące osób. No ogromna rzesza kandydatów, a oni wszyscy byli wybierani, czy są wciąż wybierani na 47 tysięcy miejsc w różnych radach, czy to powiatu, czy to miejskich, gminnych, czy też w sejmikach, bo one też tutaj się liczą. I 2,5 tysiąca włodarzy miast wybieraliśmy, czyli teraz, te sekundy, które przed nami, mniej więcej pół minuty, to dla bardzo wielu osób spośród tych, którzy kandydują, ich rodzin, to czas niezwykle nerwowy. Też dla liderów poszczególnych partii, bo w sztabach pełna gotowość. Widzieli to Państwo te tłumy, które zbierały się przy scenach właściwie w każdym sztabie. No to oni wszyscy, tak pewnie jak i my jako wyborcy, czekamy na to, żeby te wyniki exit poll poznać i żeby zobaczyć, co wynika z tych pierwszych wyników. Przypomnijmy, to są wyniki exit poll, wstępne wyniki oczywiście. Później będziemy poznawać już wyniki cząstkowe, no i w końcu te główne wyniki, które PKW ogłosi. No to 21 wybiła, no to zobaczmy, jakie są wyniki exit poll wyborów samorządowych 2024. Na początek oczywiście Warszawa, czyli to miasto, które wzbudza najwięcej emocji, tutaj wygrywa w pierwszej turze i to zdecydowanie. Rafał Trzaskowski 59,8, na drugim miejscu Tobiasz Bochański 18,5, dalej Magdalena Biejat 15,8, Przemysław Wipler niecałe 4%. Janusz Korwin-Mikke 1,5%, Romuald Starosielec, czyli Rafał Trzaskowski wygrywa w pierwszej turze. No z taką przewagą to chyba możemy to powiedzieć, mimo że są to wyniki exit poll, że jest to zwycięstwo Rafała Trzaskowskiego, czyli nie dość, że powtórzył to, co wydarzyło się w 2018 roku, to polepszył swój wynik, bo wtedy było to niecałe 57%, teraz jest to niemalże, według tych wstępnych wyników, 60%, a kandydat PiS-u wtedy Patryk Jaki miał 28,5%, a teraz Tobiasz Bochański 18,5%, czyli 10% mniej, ale też i rozpoznawalność kandydata zdecydowanie inna niż przy okazji Patryka Jakiego. I Lewica, która liczyła na tę drugą turę, no to bez drugiej tury i niecałe 16 punktów procentowych to poparcie dla Magdaleny Biejat. I to też świetny temat do dyskusji, do komentarzy z naszymi ekspertami, to już za kilka chwil.
chwil będziemy komentować to wszystko, co widzimy przy okazji tych wyborów. No to skoro już wiemy, jakie są te wstępne wyniki, to zobaczmy, jak w tym momencie wygląda sytuacja w sztabie Koalicji Obywatelskiej, czyli w sztabie Rafała Trzaskowskiego, no bo tam to pewnie panuje w tym momencie euforia. No tak jest, nie mylę się. Brawa, Rafał Trzaskowski, jeżeli dobrze widziałem, już na scenie. I ogromna radość obok Rafała Trzaskowskiego, Donald Tusk. To raptem, ile to miesięcy? Cztery miesiące temu, dokładnie z tego miejsca. Jeszcze przecież nie do końca pewni, co się stało. Krzyczeliśmy z radości, że odbiliśmy Polskę z rąk tych, którzy nam łamali demokrację, którzy nam odbierali nadzieję. I no, ja jeszcze wtedy nie byłem taki do końca pewien, czy na pewno się udało, bo wiecie, sondażami, exit polami, ale i się udało wtedy. Jesteśmy po 4 miesiącach, bardzo trudnych. I słuchajcie, mamy dzisiaj wiadomość, tę najważniejszą dla mnie wiadomość dnia. Rafał Trzaskowski potwierdził, że jest liderem demokratycznej Polski, tej samorządowej. Uzyskał kapitalny wynik. Nie ukrywam, że jestem wyjątkowo szczęśliwy, kiedy mogę też jako gdańszczanin, mieszkaniec Sopotu, ale gdańszczanin z urodzenia, też popatrzeć tam na północ i zobaczyć podobny wynik Oli Dulkiewicz, też 60%. No genialnie. Wiecie, dlaczego wygraliśmy wybory 15 października? I wiecie, dlaczego dzisiaj ta nadzieja jest jeszcze większa, że Polska będzie się zmieniała dokładnie w tę stronę, jakiej marzyliśmy. Polskę szczęśliwą, ludzi odpowiedzialnych, ludzi, których każdy szanuje. Bo wiedzieliśmy, że będzie trudno. Nie wszyscy dawali nam takie 100% gwarancje, że po 15 października ta koalicja, która odegnała złe demony, że utrzymamy to poparcie, a nawet je zwiększymy w wyborach samorządowych. Dzisiaj mogę uroczyście to ogłosić w imieniu Polski Demokratycznej, Polski Wolnej, Polaków i Polek, którzy wierzą w swoje siły, że 15 października powtórzył się także w kwietniu. Jestem naprawdę dzisiaj bardzo dumny z nas wszystkich, ze wszystkich Polek i Polaków. 15 października powtórzył się w kwietniu. Być może niektórzy myśleli, że będzie łatwiej. To, że udało nam się odbić kolejne województwa, to, że w miastach PiS, nasz główny oponent, poniósł spektakularną klęskę, to nie zmienia faktu, że dzisiaj widzimy, że ta droga nie będzie łatwa także w przyszłości. Nic nie będzie łatwe w świecie, w Europie i w Polsce. I dlatego z taką satysfakcją mogę dzisiaj powiedzieć, że na tej trudnej drodze mamy wielu liderów, wiele liderek. Ja dzisiaj nie chcę wam zabierać czasu. Każdy ma swoją robotę. Dzisiaj jest czas bohaterów samorządowych. Dzisiaj jest czas Rafała, jego koleżanek i kolegów z polskiego samorządu. Jeszcze raz gratuluję, Rafał, oddaję ci głos. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, oczywiście wielka radość, ale również wzruszenie, dlatego że dla chłopaka, który się urodził w Warszawie i tutaj wychował, to zaufanie warszawianek i warszawiaków jest czymś, co
najbardziej buduje, co wpływa na humor, co wpływa w ogóle na całe życie, więc oczywiście największe podziękowania właśnie dla wszystkich warszawianek i warszawiaków za to olbrzymie zaufanie. Dziękuję wam bardzo i mam nadzieję, że was nie zawiodę. Chciałem z tego miejsca podziękować oczywiście Donaldowi i Tuskowi za wsparcie. Rzeczywiście to jest tak, że właściwie nam się wydaje, że nie skończyła się jedna kampania wyborcza, a już zaczęła się kolejna kampania wyborcza. A to jest dokładnie tak, jak mówiliśmy. Mówiliśmy o tym, że ta droga do tego, żeby demokracja była w Polsce naprawdę silna, żeby mieć absolutną pewność, że populiści spod znaku PiS już nie wrócą nigdy do władzy, wcale nie będzie prosta. Mówiliśmy o tym wielokrotnie i dlatego ten kolejny krok został na tej drodze zrobiony i jestem przekonany, że przed nami kolejne, dlatego że absolutnie musimy wygrywać wybory po to, żeby pokazać, że Polska naprawdę, cała Polska jest otwarta, jest tolerancyjna, jest uśmiechnięta, jest europejska. Cały świat na nas patrzył i 15 października, wtedy oczywiście wszystkie oczy były skierowane na nas, ale teraz również. Wszyscy patrzą na to, czy potrafimy kontynuować. Także wielkie podziękowania dla Donalda Tuska, ale również dla was wszystkich, dla kandydatek i kandydatów Koalicji Obywatelskiej, którzy walczyli od rana do wieczora, dla wszystkich wolontariuszy, którzy nam pomagali. Niekoniecznie tylko z Koalicji Obywatelskiej, bo też się zebrali ludzie, którzy chcieli nas wesprzeć. Więc wielkie, wielkie podziękowania dla was. Drodzy państwo, jest mnóstwo osób, które należałoby wyróżnić, ale chciałem bardzo podziękować Wiolecie Paprockiej za to, że szefowała naszej kampanii. Wiola, chodź do nas. Chciałem podziękować Michałowi Marcinkiewiczowi, że szefował tutaj w Warszawie i Dorocie Łobodzie, chodź tu do nas. I tak teraz wygląda nie radość, bo to chyba nawet euforia, tak możemy nazwać to, co dzieje się w Koalicji Obywatelskiej, bo rzeczywiście ogromna radość, no i też znakomity wynik Rafała Trzaskowskiego, blisko 60% według tych badań Exit Poll. No ale te wybory to oczywiście ważna kwestia przy okazji poszczególnych miast, ale też i ważna kwestia przy okazji sejmików, bo na to też patrzą partie. I tutaj te wybory pod kątem ogólnopolskim, badając wybory do sejmików, wygrywa PiS 33,7, na drugim miejscu Koalicja Obywatelska. Obywatelska 31,9, dalej Trzecia Droga 13,5, Konfederacja 7,5, Lewica 6,8 i Bezpartyjni Samorządowcy 2,7. Czyli kolejność prawie dokładnie taka sama jak przy okazji wyborów parlamentarnych, ale tam Lewica była przed Konfederacją i różnice są no, niewielkie przy okazji tych punktów procentowych, które dziś widzimy w tym zestawieniu, a tych, które poznaliśmy 15 października. No ale nie tylko Warszawą i sejmikami żyje człowiek. Mówiliśmy o tym, że ważne wybory są w Krakowie. No to spójrzmy, jak według badań Exit Poll wygląda ta rywalizacja i tutaj zwycięzcą tej pierwszej tury według badania Exit Poll jest Aleksander Miszalski z Koalicji Obywatelskiej, na drugim miejscu Łukasz Gibała z Komitetu Kraków dla Mieszkańców, swojego własnego komitetu, i ci dwaj panowie spotkają się za 2 tygodnie w drugiej turze, a z biegu no tego właśnie o fotel prezydenta Krakowa wypada Łukasz Kmita z PiS-u, Andrzej Kulik, Konrad Berkowicz i Rafał Komarewicz. Miszalski, Gibała, taki pojedynek za 2 tygodnie. I Rzeszów, to też miasto, na które patrzyliśmy w czasie tej kampanii wyborczej, tutaj wygrywa obecny prezydent Konrad Fiołek 45,1, ale w drugiej turze spotka się z Jackiem Strojnym ze Stowarzyszenia Razem dla Rzeszowa, który otrzymał 18,6% poparcia. To wyniki Exit Poll przygotowane przez Ipsos. No to teraz człowiek, który pewnie też powie o tym, że jego partia wygrała. No bo faktycznie wygrała w tych wyborach do sejmików. Jarosław Kaczyński. I powiedzieć, że będziecie mogli na mnie liczyć w kolejnej kadencji. Będziemy na pewno współpracować razem i będziemy zmieniać Warszawę na lepsze. Więc od jutra zabieramy się do roboty o lepszą Warszawę. Wychodzą na mównicę, nie czekają na siebie. Kiedyś był taki piękny zwyczaj, że czekali na siebie, wychodząc po kolei. No teraz jest tak, że wychodzą właściwie w jednym czasie i przemawiają. No i później musimy to państwu odtwarzać. I teraz przed państwem Jarosław Kaczyński. Dziękuję państwu bardzo. Dziękuję.
Szanowni Państwo, no dziewiąte nasze zwycięstwo. Zwycięstwo, które powinno dla nas być przede wszystkim zachętą do pracy. Bo okazuje się, że ci, którzy nas już chcieli chować, no jak to kiedyś Mark Twain powiedział, wiadomość o mojej śmierci jest cokolwiek przedwczesna. Proszę Państwa, ten wynik pokazuje, że dzisiaj w wyborach parlamentarnych być może moglibyśmy uzyskać wyraźnie więcej, moglibyśmy być może nawet zdobyć władzę. Ale wybory jeszcze za przeszło 3 lata, więc musimy przede wszystkim wygrać także w wyborach europejskich, to primo, a następnie przygotować się i zwyciężyć w wyborach prezydenckich. No i wreszcie będą te parlamentarne. Zwyciężymy! Zwyciężymy! Proszę Państwa, bardzo dawno w Polsce nie było tyle zła, tyle różnego rodzaju fatalnych działań władzy, z jakimi mamy do czynienia dzisiaj. I dlatego to nasze zadanie jest zadaniem partyjnym, ale przede wszystkim jest zadaniem polskim. Polska nie może iść tą drogą, na którą w tej chwili wpychają Donald Tusk. To jest nie do przyjęcia dla naszej przyszłości, to jest nie do przyjęcia dla naszej teraźniejszości. I dlatego ten dzisiejszy sukces powinien być traktowany jako zachęta. Zachęta do bardzo zdecydowanego, energicznego działania. Do rozbudowy naszej partii, ale także do tworzenia wielkiej koalicji, która będzie zwyciężała. Bo Polska musi być krajem, w którym rządzą polscy patrioci, uczciwi ludzie. Uczciwi ludzie, którzy mają możliwość stworzenia dobrego rządu, a nie tak, jak się w tej chwili mówi o rządzie Tuska, nawet w jego środowisku, że to bardzo słaby rząd. Myśmy bardzo słabych rządów nie tworzyli i nie będziemy tworzyć. Szanowni Państwo, naszym celem jest zwycięstwo, jest to, by to, co dziś dzieje się w Polsce, było tylko incydentem. Musimy oczywiście zrobić wszystko, żeby w tych województwach, w których zwyciężyliśmy, władza była też nasza, bo zwycięstwo nie zawsze oznacza bezwzględną większość. Ale trzeba tutaj też dokonać naprawdę wielkiego wysiłku. To jest w zasięgu naszych możliwości. Jestem o tym przekonany. Mówiono, że będziemy mieli tylko jedno województwo. No daj Boże, że będziemy mieli dużo, dużo więcej. Dziękuję bardzo. I to prezes Jarosław Kaczyński prosto z ulicy Nowogrodzkiej. Mówimy o miastach, mówimy o sejmikach, no to teraz znów czas na miasta. Wrocław, bo tam też rywalizacja była dość zacięta podczas tej kampanii. Tutaj wybory wygrywa w pierwszej turze Jacek Sutryk, 39% poparcia, ale w drugiej turze spotka się z Izabelą Bodnar, kandydatką trzeciej drogi, która uzyskała 31,4%. Pozostali kandydaci no, z wynikiem daleko odbiegającym od wyniku tych dwojga kandydatów, którzy no już za 2 tygodnie, 21 kwietnia, spotkają się w drugiej turze. Izabela Bodnar to kandydatka trzeciej drogi w tych wyborach, która podobno wystartowała nawet wbrew swojej centrali. No to teraz posłuchajmy, co lider jej ugrupowania, Polski 2050, mówił dziś podczas wieczoru wyborczego trzeciej drogi. Tylko przypomnijmy sobie, że tuż przed finiszem kampanii Szymon Hołownia mówił o tym, że stać nas nawet na 15, no tam nawet niektórzy działacze mówili, że 16%. Skończyło się na 13,5%. Posłuchajmy, co mówił Szymon Hołownia. I założę się z każdym z was, że ten wynik, który tu widzimy, po zliczeniu głosów urośnie, a nie spadnie. Dlaczego tak będzie?
Dlatego, że te wybory są o nazwiskach, a nie o partyjnych brandach. A siłą trzeciej drogi zawsze były nazwiska. Pamiętamy, jak na koniec... Pamiętamy, jak różniły się te wyniki in plus, ostateczne, od tych, które zobaczyliśmy w tym miejscu 15 października. A te będą lepsze. Dlaczego? Dlatego, że mamy tysiące kandydatów i kandydatek, którym chciałbym z całego serca podziękować za całą pracę, jaką wykonali. Wszystkim tym działaczom Polski 2050, Polskiego Stronnictwa Ludowego, którzy chodzili od drzwi do drzwi, od ulicy do ulicy, przekonywali, pokazywali i pokazali, że jak się ludzie w Polsce skrzykną, jak trzecia droga skrzyknie się, żeby pokazać, co to jest społeczeństwo obywatelskie, to nie ma takiej siły, która by mogła nas zatrzymać. Wielkie brawa dla was wszystkich! Te wybory to wybory nierządowe, a wybory samorządowe. Dlatego dzisiaj mamy tutaj wyniki sejmików, ale czy wstępne sondaże dotyczące wyników sejmików, ale my przecież będziemy czekali z wypiekami na twarzy na wyniki w radach miast, w radach powiatów. Będziemy czekali, żeby zobaczyć, jak poukładają się relacje w tych wszystkich miejscach, gdzie jesteśmy najbliżej tych, których dzisiaj wybieramy, i oni są najbliżej nas. O tym są te wybory. Nie o rządzie, o samorządzie. I ten samorząd, wierzę, z tych wyborów wyjdzie silniejszy. Bardzo, bardzo cieszę się z tego, że trzecia droga stabilnie pokazuje, że jest rzeczywiście trzecią siłą polityczną w Polsce. Opowiadali nam i wróżyli. Jak to będziemy mieli 9%? Jak to będziemy mieli 8%? Jak Polska 2050 to tylko Hołownia i dalej nic nie ma? Jak to, co zrobiliśmy 15 października, to dzięki charytatywnym, za które dziękujemy, głosom, które udzielono nam, żeby nas wesprzeć. Dzisiaj pokazaliśmy, jaka jest nasza realna siła. Albo inaczej, pokażemy wam we wtorek, jaka jest nasza realna siła, kiedy poznamy te oficjalne wyniki. I na koniec, bo za chwilę oddaję głos mojemu fantastycznemu przyjacielowi, z którym ten ruch budujemy i konsekwentnie idziemy do przodu. Chcę powiedzieć, że nie można tej frekwencji, którą tu widzieliśmy, czy którą podawała Państwowa Komisja Wyborcza, ale też i całej tej otoczki, którą dzisiaj tu widzimy, obserwując wyniki poszczególnych ugrupowań koalicji 15 października, ale też i PiSu, traktować inaczej niż ostrzeżenia. Pierwszego... I to sztab trzeciej drogi, no a my systematycznie pokazujemy wyniki z kolejnych miast. Teraz przenosimy się na północ Polski i piękny Gdańsk. Jak wyglądają wyniki wyborów tutaj? No zdradził to już Donald Tusk w swojej przemowie, który mówił o tym, że Aleksandra Dulkiewicz 60% poparcia zdobyła według tego badania Exit Poll 62,3. Tak dokładnie wygląda wynik Aleksandry Dulkiewicz, kandydatki Koalicji Obywatelskiej, a to oznacza, że pani prezydent dalej będzie zasiadała w fotelu prezydenckim w pięknym mieście Gdańsku i nie będzie tam drugiej tury. Pozostali kandydaci no, ze zdecydowanie niższym wynikiem, czyli w Gdańsku Aleksandra Dulkiewicz zdeklasowała swoich rywali. Tak możemy wywnioskować z tego badania Exit Poll pracowni Ipsos. No to teraz czas na sztab Lewicy, bo tam jeszcze nie byliśmy, a w sztabie Lewicy występowała Magdalena Biejat, która po cichu liczyła na drugą turę w Warszawie. No nie będzie drugiej tury, a Magdalena Biejat nie jest na drugim miejscu, a jest na trzecim miejscu w tym wyścigu warszawskim. Posłuchajmy, o czym mówiła wicemarszałkini Senatu. Po pierwsze, dzięki kochani. Bardzo, bardzo wam dziękuję. I też z tego miejsca chcę przyłączyć się do podziękowań Włodka i Roberta dla wszystkich tych, którzy głosowali na Lewicę w całej Polsce i dla tych wielu, wielu warszawiaków i warszawianek, którzy głosowali na mnie i na naszą listę Lewicy i Ruchu Miejskich. Dziękuję wam bardzo.
bardzo dziękuję wam wszystkim, którzy na listach Lewicy kandydowaliście przez te ostatnie tygodnie. Byli z nami działacze Nowej Lewicy, byli aktywiści z ruchów miejskich, z Miasto Jest Nasze, z Porozumienia dla Pragi, byli działacze partii Razem. Razem zrobiliśmy wspaniałą kampanię. To jest wasza zasługa. Bardzo wam dziękuję. Przedstawiliśmy świetny, kompleksowy program dla Warszawy. Program, który pokazywaliśmy dzień po dniu przez te wszystkie tygodnie. I program, z którego, nie bójmy się tego powiedzieć, zżynali inni kandydaci. A wszystko wskazuje na to, że za półtora roku kolejne wybory, w których będziemy jeszcze skuteczniejsi. Ale zanim następne wybory, wracamy do pracy na rzecz Warszawy. Pracy, którą już wykonywaliśmy, ale teraz jako radni, jako aktywiści z poziomu parlamentu będziemy ją wykonywać jeszcze lepiej, bo będziemy mieć więcej radnych, bo będziemy jeszcze bliżej współpracować pomiędzy naszymi organizacjami. I umówmy się, to my mamy pomysł, jak zmieniać Warszawę na lepsze. I to był nasz największy sukces, że pokazaliśmy to w tej kampanii i teraz już nie można tego lekceważyć, że nasze pomysły na zmianę Warszawy to są pomysły popierane przez tysiące warszawianek i warszawiaków i to zostanie po tej kampanii na pewno. Głos na mnie, głos na was, na kandydatów do Rady Dzielnicy, do Rad Dzielnicy, do Rady Miasta, to był głos na dostępne mieszkania, na więcej tramwajów, na zielone place. I to był głos, który nie będzie zmarnowany, bo będziemy pracować... Magdalena Biejat, sztab Lewicy. No to jeszcze teraz spójrzmy na to, co będzie się działo, bo dużo też politycy mówią o przyszłości. To my zobaczmy, co będzie się działo w tej najbliższej przyszłości, czyli za dwa tygodnie miasta, gdzie będzie druga tura, no to Rzeszów. Konrad Fiołek z Komitetu Rozwój Rzeszowa, czyli dotychczasowy prezydent tego miasta, Jacek Strojny, Stowarzyszenie Razem dla Rzeszowa. Tam 21 kwietnia, więc w Rzeszowie będzie druga tura. Druga tura również we Wrocławiu, o czym już mówiliśmy. Jacek Sutryk zmierzy się z Izabelą Bodnar. No i druga tura będzie również w tym mieście, no, na które patrzyliśmy wszyscy, no bo tam zmiana bardzo, bardzo duża. Po Jacku Majchrowskim nowy etap w Krakowie nastanie. Pytanie, kto będzie twarzą tego nowego etapu, czy będzie to Aleksander Miszalski z Koalicji Obywatelskiej, czy będzie to Łukasz Gibała ze swojego Komitetu Kraków dla Mieszkańców. No to przenieśmy się do pięknego miasta Królów. Tam jest Martyna Bielska w sztabie właśnie Aleksandra Miszalskiego, czyli zwycięzcy tej pierwszej tury według tego badania Exit Poll. No to Martyno, jak atmosfera w sztabie? Tutaj jest naprawdę gorąco. Wydaje mi się, że jesteśmy w najbardziej rozemocjonowanym sztabie wyborczym w całej Polsce, a to dlatego, że to właśnie w Krakowie o fotel prezydenta tego miasta starło się 7 kandydatów i była to bardzo wyrównana do końca walka o to, żeby po 22 latach przejąć stery w krakowskim ratuszu po tym, jak z kandydowania zrezygnował dotychczasowy prezydent Jacek Majchrowski. W momencie, kiedy kilka minut po tym, jak ogłoszone zostały te sondażowe wyniki wyborów w całej Polsce, chwilę później pojawiły się też wyniki w poszczególnych miastach i kiedy w Krakowie na ekranie telewizorów wszyscy tu zgromadzeni w tym naszym sztabie zobaczyli wyniki, to powiem szczerze, że przez chwilę myślałam, że sufit tego klubu studenckiego Żaczek w Krakowie uniesie się dosłownie kilka metrów, może nawet do góry. Zgromadzeni tutaj zwolennicy Aleksandra Miszalskiego, kandydata na prezydenta miasta Krakowa, kandydata Platformy Obywatelskiej, krzyczeli, gratulowali, skandowali Olek, Olek. Kiedy sam kandydat wyszedł na mównicę, to mówił, że choć są to dopiero wyniki sondażowe, to jest dobrze, a nawet lepiej. Jeszcze tylko dodam, że do drugiej tury wyborów, która powiedzą nam, kto przejmuje sferę
Kredę po Jacku Majchrowskim i kto rozpocznie nową erę w Krakowie, nową prezydenturę, będą wspierać się dwaj kandydaci. Jest to kandydat właśnie Platformy Obywatelskiej, Aleksander Miszalski, który zdobył 39,4%. Jego kontrkandydatem w drugiej turze będzie Łukasz Gibała, który zdobył 28,4% i to zapowiada się bardzo emocjonujący, bardzo wyrównany pojedynek, którego wynik poznamy już za dwa tygodnie. Martyna Bielska z Krakowa. Bardzo, Martyno, dziękuję. Natomiast to będziemy bardzo bacznie patrzeć przez te najbliższe dwa tygodnie, no bo tam kampania rzeczywiście będzie bardzo, bardzo intensywna. Wróćmy teraz do tego ważnego słowa, o którym mówimy podczas tego wieczoru wyborczego. Ono brzmi frekwencja. No to zobaczmy, jak ta frekwencja wygląda według tego badania Exit Poola. To wszystko dla Państwa skomentuje i omówi Miłosz Ploch, czyli znów przenosimy się do redakcji Faktu. Frekwencja w wyborach samorządowych wyniosła 51,5%. Tak wynika z sondażu Exit Poll Ipsos. Ale przypomnijmy, że dane, które mamy z godziny 17 z Państwowej Komisji Wyborczej, to jest 39,43%, więc tak jeszcze musimy chyba trochę poczekać. Wszyscy zastanawiamy się, jak piękna, słoneczna pogoda wpłynęła na tą frekwencję, czy właśnie zachęciła nas do tego, aby wyjść z domu i oddać głos, czy może na przykład jednak wyjechaliśmy gdzieś poza swoje miejsce zamieszkania. Jeszcze krótko powiem, że chętnie głosowały kobiety 53% niż mężczyźni poniżej 50% i do urn poszły jednak osoby starsze, nie tak jak w przypadku wyborów parlamentarnych ostatnio, gdzie faktycznie bardzo dużo młodych osób poszło zagłosować między 18 a 29 rokiem życia. Tutaj zaledwie 38%. Miłoszu, bardzo dziękuję. No to zawsze ważne dane a propos tego, jak chętnie korzystamy z naszego nie tyle obowiązku, co prawa wyborczego. Dużo danych w tym programie przez ostatnich 28 minut Państwu przedstawiliśmy. To teraz czas, żeby te dane ułożyć, poskładać w jedną całość i skomentować. I zrobią to najlepsi dziennikarze w Polsce. Proszę być blisko nas. Już za moment wracamy z komentarzami. No i czas ułożyć sobie to wszystko, no i skomentować to, co się dziś wieczorem okazało, co działo się przez cały dzień. A skomentują to razem ze mną Magdalena Rigamonti, dziennikarka Onetu. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Piotr Drabik, dziennikarz Faktu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Bartosz Węglarczyk, redaktor naczelny Onetu. Dobry. I Andrzej Stankiewicz, zastępca redaktora naczelnego Onetu. Dobry wieczór Państwu. Kto te wybory, tak patrzący całościowo, wygrał? Bo to są takie wybory, że każdy, kogo słuchaliśmy, to właściwie mówił, że wygrał. Czy koalicja, czy PiS, czy Lewica, czy Trzecia Droga. Pewnie wszyscy kandydaci wszędzie z tych liderów partyjnych mówili, że tak, my te wybory wygraliśmy. Kto te wybory tak naprawdę wygrał? Kto pierwszy chce odpowiedzieć na to trudne pytanie? Ten, kto będzie miał realnie władzę po nich, ten wygrywa wybory. I oczywiście wygląda na to, że koalicja rządowa wygrała te wybory jako koalicja i prawdopodobnie będzie miała władzę w większości sejmików. PiS może je matematycznie nie wygrał, ale na koniec nie ma znaczenia, ile się procent dostaje. Znaczenie ma to, kto rządzi, a rządzić będzie koalicja. Magdalena Rigamonti. No ja bym się przyjrzała tym jednostkom, które wygrały. Tutaj to miażdżące zwycięstwo Rafała Trzaskowskiego w Warszawie, miażdżące zwycięstwo Aleksander Dulkiewicz w Gdańsku. I tak się zatrzymam na chwilę przy Aleksandrze Dulkiewicz, bo ona do końca chodziła rzeczywiście od drzwi do drzwi, bo rozmawiałyśmy z panią, ja rozmawiałam z panią prezydent Dulkiewicz 2-3 tygodnie temu i ona nie była do końca pewna, czy rzeczywiście będzie prezydentką w kolejnej kadencji i robiła robotę wyborczą. I musimy rzeczywiście tutaj niestety postawić kropkę. Bardzo proszę, trzy kropki. Bo się łączymy. Program na żywo. Łączymy się. Tobiasz Bochański, czyli człowiek, który był takim, miał być takim asem w rękawie prezesa Jarosława Kaczyńskiego, no chyba coś nie wyszło. No to posłuchajmy, jak te kampanie i swój wynik ocenia kandydat PiS-u w tych wyborach na prezydenta Warszawy.
Za nami koniec ciszy wyborczej. Jesteśmy w sztabie Prawa i Sprawiedliwości na ulicy Nowogrodzkiej. Ze mną jest były wojewoda mazowiecki oraz były wojewoda łódzki, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na urząd prezydenta Warszawy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jak wynik? Zadowalający? Zawsze mogłoby być lepiej, mogłoby być gorzej. Jest to wynik, który umiarkowanie mnie satysfakcjonuje, ale zacząłbym od tego, że dziękuję wszystkim warszawiankom i warszawiakom, którzy na mnie zagłosowali, bo co piąty mieszkaniec uprawniony do głosowania oddał głos na mnie. I gratuluję zwycięzcy oraz dziękuję wszystkim moim kontrkandydatom za walkę w ostatnich 2 miesiącach. Miał pan lepszy wynik niż kandydatka Lewicy, jednak sondaże pokazywały, że mogło być na odwrót. Cieszy to pana? Nie, ja wiedziałem, że te sondaże, bo to były umiarkowanie dobrze robione sondaże, a część to były tylko po prostu prognozy, czyli pewne spekulacje komentatorów, bo niektórzy życzyliby sobie, żeby Lewica była drugą siłą, a Prawica została pochowana w Warszawie, ale tak się nie stało i daliśmy tego dowód. Co dalej? Przed nami wybory do Europarlamentu oraz wybory prezydenckie. No, to wskazuje na to, że Prawo i Sprawiedliwość najprawdopodobniej pójdzie po kolejne zwycięstwo w eurowyborach i do tego będziemy się szykowali, bo to są bardzo ważne wybory w kontekście wszystkiego, co się dzieje w Unii Europejskiej, Zielonego Ładu, chęci zmiany traktatów. Są to dla nas bardzo istotne wybory. I pokazuje też, że pomimo zwycięstwa koalicji tej szerokiej w parlamencie, nie udało im się przekonać większości Polaków takiej, która by głosowała na koalicję obywatelską i żeby koalicja zaczęła wygrywać. Zatem to jest bardzo istotna żółta kartka dla Donalda Tuska. Ale wybory parlamentarne też zawsze mówiło o Prawo i Sprawiedliwości, że je wygrało, a jednak inne partie utworzyły rząd koalicyjny. Teraz tym razem też się tak stanie. Zobaczymy, jak będą wyglądały koalicje w poszczególnych sejmikach. To wszystko przed nami. Dzisiaj widzimy tylko exit poll. Tak naprawdę PKW pokaże na pewno prawdziwe wyniki wyborów około wtorku. Wtedy będziemy wiedzieli, ile w jakim okręgu mandatów sejmikowych zostało wziętych i będziemy mogli rozmawiać o przyszłości województw. Pochodzi pan z Łodzi. Czy pojawiają się takie pytania? Co by było, gdyby startował pan jednak na prezydenta Łodzi, a nie Warszawy? Czy ten wynik mógłby być lepszy? Nie, nikt takich spekulacji nie prowadził. Jedynie spotykałem niektórych łodzian w Warszawie i mówili, że jest im szkoda, że nie kandydowałem w Łodzi. Ale no ja już patrzę na miasto z oddali, tylko jak odwiedzam moją mamę. Moim państwa gościem był kandydat Prawa i Sprawiedliwości Tobiasz Bocheński na urząd prezydenta Warszawy. A rozmawiał Aleksander Wojak z Faktu. Bardzo dziękujemy. No to do PiS-u przejdźmy w takim razie. Andrzej Stankiewicz, Jarosław Kaczyński mówił o tym, że właściwie te wybory wygrał, był taki zadowolony z siebie, dumny. No wynik niezły w tych wyborach PiS-u. Mówi o tych sejmikach oczywiście. Mówi o tym, że wieszczono, że być może będzie władza w jednym sejmiku, a będzie w wielu, wielu więcej. Tak powiedział prezes Kaczyński. To dobry czy to zły wynik dla Prawa i Sprawiedliwości? Ja tak rozmawiałem z politykami Prawa i Sprawiedliwości, byli bardzo zadowoleni. Wydawało mi się, że to zadowolenie jest trochę nie na miejscu. Oni twierdzili, że pierwotne prognozy rzeczywiście wskazywały kilka tygodni temu na 1-2 sejmiki. W tej chwili, jak sobie patrzę na wyniki w poszczególnych regionach, to PiS wygrał w 6. Lubelszczyzna, Podkarpacie, Łódzkie, Małopolskie, Podlasie, Świętokrzyskie, przy czym według ich szacunków będą rządzić na Lubelszczyźnie, na Podkarpaciu, na Podlasiu i Świętokrzyskim, w Łódzkim prawdopodobnie nie uda im się i w Małopolsce to wszystko będzie na styk. Więc z ich punktu widzenia to jest sukces, biorąc pod uwagę, że to jest partia, która działała bez wsparcia TVP i mediów państwowych, bez zaczepienia w spółkach skarbu i bez wsparcia spółek skarbu państwa, tak jak w ostatniej kampanii parlamentarnej. Więc nie mówmy, że to nie jest sukces, bo to jest sukces. Na co, jakby z czego on wynika? No on wynika z tego, że PiS ma twardy elektorat i frekwencja była niska. Ona była znacznie niższa, 75% w wyborach parlamentarnych, teraz 51,5 mniej niż w 2018 roku podczas ostatnich wyborów. A zatem elektorat obecnej władzy powiedział, odsunęliśmy Kaczyńskiego, a samorządy nas interesują mniej. To po pierwsze. Po drugie jest tak, że PiS rzeczywiście nie ma zdolności koalicyjnej i nawet jeżeli w tych sejmikach, powiedziałem, wygrają 6, to nie będą rządzić 6, bo nie mają koalicjantów. Tam, gdzie będą rządzić przy wsparciu Konfederacji, która odniosła sukces, prześcigając Lewicę. Powiem tak, możemy założyć 2 scenariusze. Że Donald Tusk jest demiurgiem, albo że Donald Tusk popełnił kardynalne błędy. Ja jeszcze nie jestem w stanie powiedzieć, który z tych scenariuszy jest prawdziwy. Jeżeli Donald Tusk jest demiurgiem, to znaczy, że celowo nie wystartował z Lewicą, bo gdyby z nią wystartował, to by wygrał te wybory. W tym demiurgicznym planie musielibyśmy założyć, że nie wystartował po to, żeby Lewicę wtrącić w otchłań. To jest realne. Oni naprawdę są w fatalnej sytuacji z tymi swoimi 6%, a jednocześnie
nie chciał odcinać całkowicie tlenu Jarosławowi Kaczyńskiemu. To znaczy ulubiony scenariusz Tuska, dość silny Kaczyński, by się go ludzie bali, przed wyborami, które są dla Tuska znacznie ważniejsze, czyli przed wyborami prezydenckimi. Z tego punktu widzenia, jeżeli Tusk jest demiurgiem, to pozamiatanie Kaczyńskiego nie było dzisiaj w jego interesie. Ale może być też tak, że popełnił kardynalne błędy, czyli podtrzymał Kaczyńskiego przy życiu, podczas gdy Kaczyński był w absolutnie najtrudniejszej sytuacji przed tymi wyborami, po utracie władzy. I mógł leżeć na deskach, a nie leży na deskach. Piotr Drabik, a ty na to pytanie potrafisz odpowiedzieć, które postawił Andrzej? Czy to było celowe działanie, czy jednak błędy Donalda Tuska? Donald Tusk w tym przemówieniu po ogłoszeniu wyników Exit Poll powiedział, że mamy powtórkę z 15 października. Ja myślę, że to jest zła wiadomość jednak dla obozu koalicji rządzącej, no bo ten wynik miał być lepszy, tak? Ewidentnie tutaj Donald Tusk przez ostatnie tygodnie, miesiące próbował gdzieś tam podjudzić te szeregi lewicy trzeciej drogi do tego, żeby jednak ten elektorat zebrać. Zdecydowanie Jarosław Kaczyński nie leży na deskach, ale oczywiście to nie jest tak, że zaczyna kolejną rundę z jakimś bardzo dużym bagażem. To zwycięstwo w tych kilku województwach nie oznacza to, że on będzie rządził faktycznie. No i ta koalicja z Konfederacją no jednak pokazuje, że no to nie jest to, na co liczył prezes PiS-u. Ja tylko jeszcze jedną rzecz tutaj w tym momencie dodam. Warto patrzeć na to, co dzieje się w tym momencie w kontekście wyborów w 2025 roku. Tomasz Bocheński myślę, że został spalony jako potencjalny kandydat PiS-u na prezydenta Polski. Jeśli chodzi o Magdalenę Biejat, no bardzo ciężko powiedzieć, czy lewica tutaj na nią postawi. Klepanie Rafała Trzaskowskiego przez Donalda Tuska i ten zwycięski uśmiech ze strony premiera pokazuje, że to jest ten koń, na którego będzie stawiał. No właśnie, ty powiedziałeś, że Donald Tusk powiedział tak. Rafał Trzaskowski potwierdził, że jest liderem demokratycznej Polski. Wziął oddech tej samorządowej. Tak. Póki co chciałoby się powiedzieć, póki co tej samorządowej. Bartosz Węglarczyk, wierzysz w to, że Trzaskowski tym swoim wynikiem, jeżeli on się potwierdzi z tych badań Exit Poll, no zapewnił sobie start w tych przyszłorocznych wyborach prezydenckich? Myślę, że jest oczywistym kandydatem. Myślę, że nie ma po stronie Koalicji Obywatelskiej w tej chwili nikogo innego, kto mógłby się z nim równać w tym poparciu. Myślę, że Donald Tusk nie miałby takiego poparcia jak Rafał Trzaskowski, więc wydaje mi się, że to jest oczywiste, ale odpowiadając na pytanie Andrzeja, ja zakładam, że to jednak jest sprytny plan Donalda Tuska. Idę w tą stronę i powiem dlaczego. Dlatego, że mam wrażenie, że Koalicja Obywatelska nie prowadziła żadnej kampanii wyborczej przed tymi wyborami. Prowadzili ją poszczególni ludzie i poszczególni kandydaci, którzy chcieli ją prowadzić. Ale nie widziałem nic, żeby odgórnie się coś działo, żeby cokolwiek było zorganizowane, żeby cokolwiek się działo rzeczywiście na takim poziomie większym. I myślę, że ta niechęć do startowania z lewicą z tego wynikała właśnie. Że to nie miał być pokaz jakiejkolwiek siły. To miał być taki sprawdzian dla poszczególnych samorządów. Donald Tusk czuł, że wezmą co wezmą, że te wyniki się tak skończą, jak się skończyły. Wynik ogólny sejmików nie ma żadnego znaczenia, tak jak powiedziałem, bo się nie przekłada na władzę. Wiedział, że tam, gdzie PiS wygra, i tak nie stworzy, jeżeli będzie możliwość stworzenia koalicji przeciwko PiS-owi, to i tak się ją stworzy i PiS nie będzie rządził z koalicjantami. Więc ja mam takie jednak przekonanie, że to był plan. Ja? Tak, nie mam wrażenia, że to była wpadka. Pamiętajmy, że te grube kilka tygodni temu, kiedy Donald Tusk ogłosił trochę potajemnie, że on nie idzie z lewicą w tych wyborach, to był taki moment, że te sondaże trochę inaczej wyglądały, że wtedy Koalicja Obywatelska prowadziła i dlatego on się na ten ruch zdecydował. No teraz po tych jeszcze exit polowych wynikach widać, że przeszacował trochę, no bo jednak matematycznie to PiS prowadzi, a nie prowadzi Koalicja Obywatelska. Zobacz, zwycięstwo byłoby, to zwycięstwo całkowite byłoby wtedy, kiedy on by miał 33, jego ugrupowanie, a 31 miałby PiS. Wtedy mogło być szaleństwo, mógłby triumfować całkowicie w tych swoich wystąpieniach powyborczych. Jest trochę inaczej. Jest zwycięstwo, no ale trochę takie gowinowskie. No. Głosowałem, ale się nie cieszyłem. No, naprawdę. Zobaczcie, co się stało z frekwencją. No, ja to właśnie o tym chciałam powiedzieć. Co trzeci wyborca z wyborów w październiku nie poszedł zagłosować. Tak, co trzeci wyborca. Jagodno zostało w domu. Słucham? Jagodno zostało w domu. Tak, dokładnie. Jagodno zostało w domu. Mogę powiedzieć z mojego własnego dzisiejszego doświadczenia, Wilanów został w domu.
Wilanów pojechał Wilanów po prostu pojechał na weekend, na wówczas, na rower. W roku głosował, proszę państwa, dziękuję. Zakładamy, że ten co trzeci wyborca, który nie poszedł zagłosować, to skąd w większości był z PiS-u? No nie. Nie, oczywiście, że nie. Był z koalicji rządowej, tak? Ale skoro nie poszli, no to uważali, tak jak już tutaj to padło, że te wybory może są mniej istotne. Po prostu mogą gdzieś jechać, nie wiem, do lasu, na Mazury, nad morze. Szanowni tak, ale panowie, nie. No przecież Donald Tusk chce ustanawiać nowe święto, że jesteśmy jednak wielkim obywatelskim społeczeństwem, bo poszliśmy tak tłumnie na wybory 15 października. 77,5% osób uprawnionych do głosowania. Magda zwraca na uwagę na prawidłową wymowę. No właśnie, bo wielu z nas mówi procenta, 77,5%, nie procent, proszę państwa, poszło na wybory wtedy, więc tutaj nie mamy co świętować. Nie jesteśmy, się okazuje, tak znowu bardzo obywatelskim społeczeństwem, skoro 51,5% tylko zdecydowało się pójść na te wybory, a przecież decydujemy o najważniejszych naszych sprawach. Te wybory samorządowe są przecież... O tym, co dookoła nas. Co dookoła nas są bardzo, bardzo istotne. I te decyzje sejmikowe, i te decyzje w radach mojej dzielnicy, w radach Warszawy dla mnie, to są bardzo, bardzo, bardzo istotne. No, tu się wykazuje swoim obywatelstwem, obywatelskością, że idę na te wybory, a tu okazuje się troszeczkę tylko ponad połowa. Trochę jestem tym załamana, szczerze mówiąc. I nie ma wrócimy czego świętować. Do tego, załamanie z tego braku świętowania, tak. Ale dużo mówiliśmy o Donaldzie Tusku, o tym, czy to jego plan, czy to nie jego plan, to teraz posłuchajmy człowieka, no, który chyba jednak był w dużej mierze planem samego Donalda Tuska, czyli Romana Giertycha. Oczywiście przy okazji wyborów parlamentarnych to był jego plan, żeby wprowadzić go na swoje listy. A teraz posłuchajmy, co mecenas Giertych mówi po tych wynikach, które już poznaliśmy a propos wyborów samorządowych. Mówiło o tym, że mamy pierwszą turę i wygraną od razu. No, Rafał Trzaskowski miał bardzo dobrą kampanię. Myślę, że bardzo pomogło wsparcie trzeciej drogi. Widzimy wynik trzeciej drogi w skali kraju bardzo, bardzo dobry, prawie 14%. To z pewnością przesądziło o tym, że mamy pierwszą turę w Warszawie. Natomiast w skali kraju mamy wzrost poparcia dla stosunku do wyborów parlamentarnych, wzrost poparcia dla koalicji, spadek dla PiS-u. Tak więc mamy progres i przede wszystkim odbiliśmy większość sejmików. Tak? Nie wiem, czy PiS się utrzyma w Lubelszczyźnie, chyba tak. Natomiast zostanie im Podkarpacie i Lubelszczyzna tak naprawdę. I to jest też wielki dzień polski samorządny, wielki dzień dla Polaków. Trochę słaba frekwencja. Myślę, że tutaj pogoda nie pomogła w tej frekwencji, ale dobry prognostyk na wybory europejskie. Jak pan ocenia tą całą kampanię? Czy ona była, bo ona miała takie momenty brutalne, były trochę momenty agresywne. Czy według pana to była, ta kampania też miała jakiś wpływ na to zwycięstwo już w pierwszej turze? Kampania była bardzo dobrze prowadzona, uważam. Natomiast zawsze w wyborach samorządowych ona jest wielowektorowa. Bo się inaczej prowadzi w miastach, inaczej do sejmików, inaczej w gminach. Także to ona była szarpana. Natomiast per saldo uważam, że to był bardzo, bardzo dobry wynik. I wszystkim radnym, szczególnie z Koalicji Obywatelskiej, serdecznie gratuluję dzisiaj osiągnięcia tak dobrych wyników. I dla wielu to się skończyło oczywiście mandatami radnych. W związku z czym myślę, że niedługo czas przyjdzie sprzątać po PiS-ie samorządy. Roman Giertych kończy w swoim stylu tę wypowiedź. Rozmawiał z Piotrem Halickim, dziennikarzem Onetu, ale w tej rozmowie padła nazwa Trzecia Droga. No i teraz o nią chciałem zapytać, bo mecenas Giertych uważa, że no to Trzecia Droga pomogła Trzaskowskiemu utorować drogę tego zwycięstwa w pierwszej turze. Szymon Hołownia mówił na tej ostatniej prostej kampanijnej, że no liczy na 15%. Niektórzy działacze Trzeciej Drogi, z którymi rozmawiałem, mówili nawet o 16%. Mówili nawet, że może ciut więcej. No to się okazuje, że jest finalnie 13,5%, czyli mniej niż podczas wyborów parlamentarnych. Andrzej Stankiewicz, co się stało? Wtedy dostali 14,4%. Ja tylko wyjaśnię, bez względu na to, jak groteskowo brzmi to, co powiedział Roman Giertych, to formalnie on ma rację. To znaczy PiS dostało w tych wyborach 33,7%. Na tę chwilę mamy takie wyniki, a w parlamentarnych 35,4%, czyli formalnie jest to spadek. Koalicja Obywatelska teraz
31,9 w wyborach parlamentarnych, 30,7. Tylko że jakby to jest odnoszenie, liczenie zupełnie innych wyników, bo tak jak mówiliśmy, tamte były o połowę wyższe, tak? Czyli 1/3 ludzi została w domach w tej chwili. Powiem tak, 12% w ostatnich wyborach samorządowych dostało PSL, a zatem ta górka trzeciej drogi nie jest duża. Natomiast te wybory są ich sukcesem. Dlatego, że to był bardzo niepewny projekt. To był projekt, któremu Donald Tusk zarzucał, czy sugerował właściwie, że na wyleasingowanych wyborcach dotarł do parlamentu. I przecież nie przypadkiem Hołownia teraz powiedział dwie rzeczy. Powiedział dwie rzeczy do Donalda Tuska. Pierwsza rzecz taka, że trzecia droga pokazała, że ma własnych wyborców i nikogo nie musi pożyczać. A druga rzecz, na którą zwrócił uwagę, to powiedział, że ta niska frekwencja to jest sygnał ostrzegawczy dla rządu. Tak? Więc widzimy już, że po tych wyborach będą przepychanki i to jest nieuniknione. Mówiło się o tym, że po tych wyborach, a najpóźniej po wyborach europejskich, będzie rekonstrukcja rządu. Trzecia droga jest niezadowolona ze swojej pozycji. Jest niezadowolona z liczby stanowisk, z tego, że ma mało wpływu w mediach publicznych, że nie ma ich ludzi w spółkach. Oni dzisiaj, gruntując swoje poparcie, a notabene Roman Giertych jest łącznikiem między tymi środowiskami, kiedyś popierał Hołownię, kiedy był niemile widziany w Platformie za czasów Grzegorza Schetyny. Więc dzisiaj jest tak, że Hołownia będzie próbował wzmocnić swoją pozycję. Hołownia jako Kosiniak-Kamysz. Będą próbowały swoją pozycję wzmocnić wobec Tuska, który nie wygrał tych wyborów. I nawet jeżeli będzie rządził w sejmikach, to musi liczyć na ich poparcie. W związku z tym, jeżeli zakładamy, Bartek zakłada ten plan demiurgiczny, ja go nie wykluczam, ale moim zdaniem do końca on demiurgiczny nie jest w tym sensie, że Tusk po tych wyborach w samorządach jest zależny od koalicjantów. I to prawie całkowicie. On tam może w dwóch sejmikach będzie, na Pomorzu zapewne będzie mógł rządzić samodzielnie. W innych miejscach musi wchodzić w koalicję i musi dogadać się z Hołownią i z Kosiniakiem, ze słabym Czarzastym oczywiście też, ale Lewica będzie miała no może kilkunastu radnych w skali kraju. To w ogóle jest bez znaczenia. Natomiast trzecią drogą będzie się musiał dogadać bardzo intensywnie, dając im także pewne frukty w centrali. W tym sensie te wybory stanowią też pewien test dla przyszłości koalicji i tego, w jakim kierunku oni poukładają klocki na nowo. To zanim do tego przejdziemy, to jeszcze domknijmy te koalicje, bo mówiliśmy o Tusku, Koalicji Obywatelskiej, mówiliśmy o trzeciej drodze. No to Piotrze, teraz patrzę na twoją stronę, to o Lewicę ciebie zapytam. No bo ten wynik 6,8, no i spadek z tego czwartego miejsca na miejsce piąte. Konfederacja wyprzedza w tym zestawieniu Lewicę. No i Magdalena Biejat, która nie dość, że nie wchodzi do drugiej tury, to jest na trzecim miejscu w Warszawie. No to chyba w Lewicy nie ma powrotu do radości dzisiaj. No zdecydowanie. Przed wyborami samorządowymi obserwowaliśmy tą reakcję między innymi Roberta Biedronia, który wprost w serwisie X nawoływał do tego, że gramy teraz na siebie. To samo, co pisał też Donald Tusk. Przypomnijmy, to było w okresie właśnie tego rosnącego sporu dotyczącego ustaw aborcyjnych, które będziemy obserwować za tydzień w Sejmie. No zdecydowanie tutaj Lewica pokazała, że pomimo tego, że na przykład w Warszawie zaangażowano aktywistów miejskich, którzy mieli wypompować ten wynik, na przykład Magdaleny Biejat, okazało się, że tak nie jest. No jednak mimo wszystko wskazuje na to, że będziemy obserwować słabość Lewicy. Oczywiście można powiedzieć, że to jest taka ugruntowanie 8-9%, no ale to nie jest wynik rosnący, tak? I Konfederacja wyprzedzająca liderów, no mimo wszystko stronnictwa, które w Polsce może zyskać bardzo duże poparcie, no pokazuje, że no tutaj totalnie jakby ta strategia przyjęta do tej pory no nie zdaje egzaminu. No to posłuchajmy, co w rozmowie z Kamilem Tureckim, naszym reporterem, mówiła Magdalena Biejat. I przede wszystkim ten wynik pokazuje też, że te nasze marzenia o Warszawie, te nasze pomysły dla Warszawy przekonują dużą część warszawiaków i nie będzie można tak łatwo już tego ignorować. Ale jednocześnie mówi się, że w sejmikach może być trudniej, tym bardziej, że wyprzedziła was Konfederacja. Lewica w tarapatach? To rzeczywiście nie jest wynik, który nas satysfakcjonuje. Wybory samorządowe, no spodziewaliśmy się, że będą dla nas trudne, więc pozostaje nam tylko czekać na ostateczne wyniki, zobaczyć na ile mandatów dokładnie to się przełoży. I no i cóż, wyciągamy wnioski. Od jutra zaczyna się kampania do Europarlamentu. Wyciągniemy wnioski, postaramy się poprawić to, co jest do poprawienia i jedziemy dalej, ciśniemy dalej. A dzisiaj chcę bardzo podziękować wszystkim tym, którzy poszli do wyborów, którzy zagłosowali na Lewicę, którzy zagłosowali na partię z demokratycznej koalicji i bardzo dziękuję kandydatom z Lewicy, z partii Razem, którzy naprawdę dawali z siebie wszystko w tych wyborach. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
No to już w trochę innym tonie pani wicemarszałkini Senatu mówiła, kiedy pojawiła się na scenie, kiedy wyniki poznaliśmy, to ten głos był taki rzeczywiście no, bardzo smutny, taki widać było, że przybiło ją to, co zobaczyła przy okazji pokazywały, że będzie druga, ma szansę na drugą turę, realną. No dobrze, no to omówiliśmy tych koalicjantów poszczególnych, to teraz zbierzmy to w jedną całość i spójrzmy z perspektywy ogólnopolskiej. Andrzej Stankiewicz już zaczął ten wątek, czyli jak te wybory samorządowe, to co wydarzyło się dziś, wpłyną na kształt rządu Donalda Tuska, na moc siły poszczególnych koalicjantów. Bartosz Węglarczyk. Wydaje mi się, że największy ruch będziemy widzieć na lewicy i ten ruch będzie polegał na tym, że lewica się będzie radykalizować, ponieważ ewidentnie widać, że to, co robią do tej pory, nie działa. I ten wynik warszawski, myślę, że jest, no nie chcę tego słowa używać, ale jednak użyję, lekko upokarzający dla lewicy. Kandydat PiSu zdobył prawie dwa razy tyle głosów, co kandydatka lewicy w Warszawie. Tego się nie da w żaden sposób usprawiedliwić. Ja zwracam twoją uwagę, powiedziałaś, że pani Biejat teraz już inaczej mówiła w rozmowie z Kamilem, już inaczej rozmawiała. No nie, bo powiedziała po raz kolejny, że widać było, że nasz program przekonał wyborców. Tych pięciu, którzy głosowali. Ale chodziło o styl wypowiedzi, o ten tembr głosu, o to, jak przekazywała te informacje, które chciała przekazać. Ja ten radykalizm widzę po stronie lewicy. Wydaje mi się, że ten radykalizm będzie szedł w stronę odbijania się od rządu i pokazywania, że my jesteśmy inni od Platformy Obywatelskiej, jesteśmy inni od Trzeciej Drogi. I że te głosy, te radykalne skrzydła w lewicy będą dochodzić do głosu. Widzę to przy okazji tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie i wiem, że Bliski Wschód jest daleko od wyborów samorządowych, ale ewidentnie moim zdaniem po tym wyniku dzisiejszym lewica w wyborach europejskich musi pokazać coś nowego. Jeżeli zdobędą tyle samo głosów w wyborach europejskich, to ich nie będzie po prostu. Po prostu ich nie będzie. A jeśli Andrzej ma rację, a pewnie ma jak zwykle niestety, że będzie rekonstrukcja rządu, nas czeka za chwilę, no to co ta lewica? No, uważamy, że dostanie więcej stanowisk niż ma teraz, bo ma takie świetne wyniki, tylu wyborców przyciąga do tej koalicji? Tylko Bartek, no czy my jesteśmy społeczeństwem, w którym jest więcej niż te procenty oddane na lewicę radykalnych obywateli? Ja się nad tym zastanawiam. Aby na pewno jesteśmy w jakimś w większej części radykalnej. Ja bym chciał zobaczyć analizę tego, kto nie poszedł do tych wyborów samorządowych. Gdzie jest tam ten co trzeci wyborca, który nie poszedł? Kim są ci ludzie? I obstawiam na wyczucie, jest to wyłącznie intuicyjne myślenie w tej chwili, bo za wcześnie jest na jakiekolwiek dane, że nie poszli młodzi. Że młodzi, którzy poszli masowo w październiku, teraz nie poszli. A wśród młodych ludzi lewica może szukać poparcia, ale może go szukać tylko będąc radykalnym. Radykalnym w sprawach kryzysu klimatycznego, radykalnym w sprawach polityki, radykalnym w sprawach praw człowieka, praw reprodukcyjnych i tak dalej, i tak dalej. I wydaje mi się, że tak myślę, no, nie wyobrażam sobie, że lewica chciałaby podobny wynik osiągnąć w wyborach europejskich. Muszą osiągnąć więcej, muszą być lepsi niż Konfederacja przede wszystkim. To jest chyba, uważam, ich podstawowy cel w wyborach europejskich. Ta radykalizacja, o której mówisz, to może przełożyć się i to już szybko na praktykę, no bo w tym tygodniu Sejm o aborcji będzie dyskutował, no i to może od razu być to pierwsze pole, absolutnie, gdzie dojdzie do takiego uderzenia ze strony lewicy? Absolutnie, znaczy wydaje mi się, że nie mają wyboru. 6,8, oczywiście to są exit pole, to nie ma nic wspólnego z ostatecznymi wynikami, ale jeżeli wynik poniżej 7% się utrzyma, to jest zawsze w granicach błędu statystycznego. 5% próg w wyborach do Sejmu. To już jest naprawdę, to mówimy o partiach, które naprawdę niewiele znaczą i tak naprawdę trochę fartem przekraczają ten próg. No to Magdalena Rygamont, i wierzysz w to, że jak lewica jeszcze bardziej będzie się radykalizowała, no bo część z działaczek tej partii już mówiła dość radykalnym językiem, to może zyskać jakieś punkty procentowe? Myślę, że nie. Zastanawiam się nad tym, jak radykalnym w części społeczeństwem jesteśmy. Bo to, co się wydarzyło, to Andrzej o tym wspomniał, o tym wyleasingowaniu części wyborców przez Tuska Trzeciej Drodze przed wyborami 15 października. I on to podkreślał, że dzięki temu Trzecia Droga zdobyła taki dobry wynik wtedy, to teraz już się okazuje, a przecież zobaczcie, co się wydarzyło po tym, kiedy Szymon Hołownia powiedział, że no jeszcze nie teraz, jeszcze nie w tym momencie Sejm będzie się zajmował sprawami aborcji i tak zwanych praw reprodukcyjnych i tą ustawą dotyczącą aborcji. Wielkie larum, a z drugiej strony 13,5%
procent dla trzeciej drogi. I ja myślę, bo my jeszcze nie mamy, to jest exit poll, nie mamy jeszcze wyników z mniejszych ośrodków z Polski, nie mamy pełnych wyników z polskiej wsi, że ten wynik dla trzeciej drogi jeszcze może wzrosnąć właśnie z tego powodu, że przejdą stamtąd wyniki od obywateli, od społeczeństwa, które nie jest tak radykalne jak Prawo i Sprawiedliwość, ale jednak skłania się ku tradycji, skłania się ku temu, co sobą przedstawia Szymon Hołownia, katolik. Szymon Hołownia... Co mamy rolników? Wśród rolników PiS, może państwa to zaskoczyć, trochę Tusk na ostatnich spotkaniach wypominał rolnikom, PiS 57% wśród rolników, czyli partia, która doprowadziła do kryzysu na wsi w związku z otwarciem rynku na produkty z Ukrainy. Trzecia droga 15,1. Lepiej. Czyli może troszeczkę. Może, tak, ale może to nie jest drastyczna różnica wobec. Ale ja też nie mówiłam o drastycznych, tak? Natomiast ale no, to, co zrobił Hołownia z prawami aborcyjnymi, reprodukcyjnymi, pokazuje, że on ma realną siłę wyborczą. Nie potrzebuje już tego leasingu od Tuska. No i to, co zrobił w związku ze swoją popularnością jako marszałek Sejmu, to też miało ogromne znaczenie, bo chociaż w sondażu zaufania troszkę po tym, co się wydarzyło a propos aborcji, stracił. I to on mówi, że mówili, wypominali, że jest Hołownia i potem długo, długo nic. Oczywiście tak nie jest, ale to Hołownia ciągnie całą trzecią drogę. Kosiniak-Kamysz jest jednak mniej widoczną postacią. Andrzej Stankiewicz, ty masz zawsze najlepsze informacje a propos tego, co dzieje się w tej kuchni, w tych kuluarach politycznych. Czy jest zaplanowane, albo czy może jeżeli nie, to czy spodziewasz się, że dojdzie do spotkania liderów w koalicji 15 października po tych wynikach, które będą oficjalne pewnie we wtorek, czy usiądą i czy będą na nowo stanowiska rozdawać? W mniej lub bardziej formalnych formułach i na takim opisie poprzestańmy. Więc oni mają konkretne spotkanie, co nie zmienia faktu, że oni są do pewnego stopnia konkurencją. To, co zrobił Tusk Lewicy, to było świadome szkodzenie Lewicy. Nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości. Tusk negocjował z Lewicą wspólny start w tych wyborach i razem by je wygrali. Tusk w ostatniej chwili, mimo że wszyscy politycy Lewicy mówili, panie redaktorze, wszystko dogadane, zaraz, zostawił ich na lodzie. I dokładnie tego samego dnia, kiedy ich zostawił na lodzie, to minister zdrowia Izabela Leszczyna, która wcześniej milczała w ogóle w sprawie służby zdrowia, akurat się odezwała i zapowiedziała rezygnację czy wprowadzenie przepisów, które osłabią klauzulę sumienia dla lekarzy. Zapowiedziała rozmaite kwestie dotyczące aborcji, czyli tak naprawdę uderzenie w core programu. Bo dodajemy, że likwidacja klauzuli sumienia jest jednym ze sztandarowych pomysłów Lewicy. Co zrobił Czarzasty? Czarzasty uruchomił, czy zaatakował Hołownię w sprawie aborcji, w sprawie tego, że Hołownia nie wnosi projektów aborcyjnych Lewicy pod obrady Sejmu, właśnie wtedy, gdy został na lodzie i gdy zrozumiał, że musi mieć jakieś paliwo. Tylko problem polega na tym, że całe paliwo, tak zwane paliwo aborcyjne, to zabiera Lewicy, promując projekt legalnej aborcji do 12 tygodnia. Jeżeli ktoś uważa, że powinna być legalna aborcja do 12 tygodnia, to raczej postawi na Tuska, a nie na Czarzastego, bo Tusk jest po prostu silniejszy. Gdybyśmy dzisiaj mieli powiedzieć, co Lewica chce dać ludziom, to ja będę miał duży problem z odpowiedzią na te pytania. Ja w ogóle uważam, że oni bardzo źle obstawili rozdanie rządowe. Wzięli Ministerstwo Pracy. Na razie nie widzę tam żadnych konkretnych projektów, które by chwytały za serce elektorat lewicowy. Wzięli Ministerstwo Nauki, kompletnie zbędne z punktu widzenia ich interesu politycznego. Ministerstwo Cyfryzacji ważne dla Polski, ale niekoniecznie dla Lewicy. Tak? Więc ja uważam, że oni przeprowadzili złe rozdanie rządowe. Dzisiaj, kiedy Tusk się bardzo przesuwa na lewo i chce doprowadzić do polaryzacji sceny ultrakonserwatywny, antyeuropejski PiS kontra lewicowo-liberalna Platforma, Lewicy się coraz mniej udaje i jest dla nich coraz mniej miejsca. Powiedzcie, no, co byście powiedzieli, co jest dzisiaj postulatem Lewicy, którego nie ma Platforma Obywatelska? Co? Ja nie wiem, co. No, czyli muszą pójść jeszcze bardziej radykalnie tylko na lewo. Właśnie, tylko właśnie, ale nie ma na to jak to brać. Co robić? Co robić? Bartek mi tu radził. Może nie nadaje się na antenę po prostu, tak? Ja się nie nadaję na doradcę Lewicy, tak, więc może nie, lepiej nie, ale nie widzę dla nich innej możliwości, bo no, jakby idąc dalej tym tropem analizy, którą zrobiłeś, jeżeli Donald Tusk rozpycha się po lewej stronie, a ewidentnie się rozpycha, no to wypycha tą Lewicę, to gdzie, w którą stronę ona ma pójść, w prawo? No nie, może pójść tylko w lewo i tam szukać tych wyborców.
No to teraz o wypychaniu, ale z drugiej strony polskiej sceny politycznej, ze strony lewej na stronę prawą się przenieśmy, bo tam jest PiS i obok niego jest Konfederacja, która wyprzedziła Lewicę w tych wyborach samorządowych przy okazji sejmików. No to posłuchajmy, co o tej tak zwanej mijance mówił Krzysztof Bosak. Czy to, że wyprzedziliście Lewicę, to daje wam taki dobry bonus do tego, żeby może jednak przejąć i wprowadzić kilkoro swoich przedstawicieli do sejmików wojewódzkich? I ewentualnie od razu zapytam, bo tu też się pojawiało, pan o tym też wielokrotnie wspominał, że o tę ewentualną koalicję z Prawem i Sprawiedliwością w niektórych województwach. Czy to będzie teraz możliwe, jeżeli te wyniki się potwierdzą, że jednak? Odpowiadam. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o wprowadzenie radnych do sejmików wojewódzkich, my na pewno niektórych radnych wprowadzimy, natomiast ilu to zobaczymy, bo ordynacja wyborcza jest bardzo skomplikowana. Bardzo wiele zależy od wielkości okręgu wyborczego. Natomiast jeżeli chodzi o to, co ci radni będą robić, oczywiście starać się realizować nasz program i myśmy nigdy w żadnej wypowiedzi przez całą kampanię wyborczą nie wskazywali żadnego partnera, którego chcielibyśmy preferować w ewentualnych porozumieniach. To media czy przedstawiciele innych sił politycznych próbowali sugerować, że my się będziemy dogadywać z kimś tam. Nas te podpowiedzi w ogóle nie interesują. Jak będziemy wiedzieli, kto jest radny, przeanalizujemy, jakie są możliwości realizacji naszego programu, który jest korzystny dla obywateli. Ten, kto chce realizować program korzystny dla obywateli, ten będzie miał szansę na współpracę z nami, a nie, bo ma taką czy inną metkę partyjną. Dobra robota, panowie. Dziękuję bardzo. Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu. No chciałem bardzo poprzeć to, co pan Bosak powiedział, dlatego że partia, która dostała 7,5%, która mówi... Procent, przepraszam, 7,5%, która mówi... Zobaczcie, jak się panowie redaktorzy pilnują teraz. No, właśnie. My się wszyscy ciebie boimy bardzo, dlatego się staramy. Partia, która ma 7,5%, która mówi, nie, my się nie będziemy dostosowywać, to inni mają się dostosować. Na przykład, gdyby PiS chciał z nami wejść w koalicję, to PiS musi zrobić to, co my chcemy, a nie my nie będziemy robić tego, co PiS. Oznacza, że nie wejdzie z nikim w koalicję, co uważam, że jest bardzo dobre, ponieważ głównym pomysłem Konfederacji jest oczywiście używanie gaśnic pożarowych do stawiania swoich tez politycznych i deklaracji politycznych, więc może niech lepiej tego nie robią i niech będą sobie w cieniu i tam sami ze sobą dyskutują. Chciałem poprzeć. Ale ja też chciałam powiedzieć, że pan poseł, pan marszałek Bosak jest bardzo trwały w tych swoich poglądach i trwały w swoich uczuciach, bo pytany przed wyborami 15 października o wchodzenie w jakiekolwiek wspólne działania też mówił, że wszyscy inni mają się do niego dostosowywać i on na pewno w żadne koalicje wchodzić nie będzie i teraz mówi to samo, więc nie zmienia poglądów. Chwała mu za to, też popieram, przyłączam się do redaktora Węglarczyka. No to pytanie, co stanie się szerzej po tej prawej stronie polskiej sceny politycznej, bo prezes Kaczyński podczas swojego przemówienia mówił o tym, że no to zwycięstwo, gdyby to były wybory parlamentarne, to mogliby wygrać, mogliby mieć władzę, że chcą zwyciężać dalej i że będą budować no takie szersze koalicje. Piotrze, czy twoim zdaniem to były słowa w jakiejś mierze skierowane, jeżeli nawet nie do całej Konfederacji, to do jakiejś części Konfederacji, że chodźcie, miejsce dla was jest też u nas. No, na pewno myślę, że PiS nie odrobił tej lekcji z 15 października i nie zaskarbił trochę tego elektoratu, który Konfederacja zagospodarowała przez ostatnie lata i miesiące. Nie miejmy wątpliwości, o 21 zaczęła się kampania do Parlamentu Europejskiego i kogo mieliśmy za prezesem Kaczyńskim? Jacek Kurski z tyłu troszeczkę się uśmiechał, zabrakło premiera Morawieckiego, reprezentował go, jak rozumiem, Michał Dworczyk, który no, też chyba robił dobrą minę do złej gry. Zabrakło byłego prezesa Orlenu, pana Obajtka. Okaże się, czy będzie startował w wyborach do Europarlamentu z listy PiS-u. No ewidentnie tutaj PiS troszeczkę okował się, jakby okopał się w tych swoich pozycjach i liczy na to, że faktycznie będzie mógł na tej bazie wyjść z czymś więcej. Jarosław Kaczyński zapowiedział na 18 maja wielki protest Polaków, jeśli on będzie kosztował tyle jak ostatni protest. Pamiętam, słyszałem to jego słowa w Opocznie, że wydali na to kilka milionów złotych i budżet PiS-u został wydrenowany, no to ciekawe, jak to faktycznie rozwinie się w najbliższych tygodniach. Myślę, że najdroższe były te świetlne plakaty, szczególnie na pomniku, AK Wąsika i Kamińskiego, co było skandaliczne i powinno zostać mocno napiętnowane. Nie wiem, na jakie teraz wpadną pomysły. To jeszcze a propos tego, jak głosowali młodzi, bo mówiliśmy o rolnikach, to jeszcze młodzi. Na Koalicję Obywatelską ponad 27% młodych zagłosowało, czyli 18-29, ten przedział wiekowy. Drugie miejsce, Trzecia Droga, prawie 18, dalej Konfederacja, też prawie 18, Lewica 17,4 i Prawo i Sprawiedliwość 14,4. Tak głosowali młodzi. Zaskoczenie?
Nie ma zaskoczenia. Chciałem zacząć liczby bezwzględne, to znaczy ilu poszło. W liczbach bezwzględnych, ilu wyborców młodych poszło głosować dzisiaj w porównaniu z październikiem, to będzie ciekawe. Ale oczywiście też mamy kolejną wskazówkę. Tutaj wśród młodych wygrywa Konfederacja z Lewicą. Tak? To znaczy tak, minimalnie, ale to, jednak. I to minimalnie przegrywa z trzecią drogą Konfederacji. Tak, no więc... A to Lewica ma ten możliwość, jak rozumiem, rozbudowy elektoratu głównie wśród młodych dokładnie, ludzi. Dokładnie, znaczy oni nie mają gdzie szukać indziej. Nie mają gdzie szukać, tak, a to jest jakby jedyna ich droga. Biorąc pod uwagę tą radykalizację, no ona jest skierowana głównie właśnie do tych młodych wyborców. Oczywiście. To teraz przejdźmy z tej skali znowu ogólnopolskiej do miast, chociaż jedno z drugim to akurat się w dużej mierze łączy. No, część kandydatów Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy, zapomniało o tym, żeby te logo na plakatach umieszczać. No nie występowali jako kandydaci PiS-u, tylko jako kandydaci. No to różnie się w różnych miastach nazywało. Łukasz Schreiber jako bezwzględna prawica na przykład. Na przykład w Poznaniu była podobna sytuacja, gdzie szef PiS-u w Poznaniu nie występował pod szyldem PiS-u, tylko jako kandydat prawicy. Czy ten manewr się opłacił, czy się nie opłacił, patrząc dziś na te wyniki? Jeszcze raz powtórzę. Wybory wygrywa ten, kto przejmuje po nich władzę. PiS nie przejmie władzy po tych wyborach. W związku z tym ten manewr się nie opłacił oczywiście. A o co w tym manewrze chodziło? No właśnie o to, żeby zagłosowali na przykład na pana Schreibera, zagłosowali ludzie, którzy nie wiedzą, że on jest z PiS-u, nie chcieliby zagłosować na PiS, ale z jakiegoś powodu zagłosują na tego pana, bo ładnie wygląda albo coś fajnego powiedział na wiecu wyborczym. W związku z tym zagłosuje, a potem się po wyborach zorientuje, że on jest z PiS-u. Myślę, że tam celebryckie sprawy jednak Łukasz Schreiber zafunkcjonował ze względu też na sprawy związane z jego żoną, więc... No właśnie. No. A ile procent Łukasz Schreiber? Nie wiem, nie mam... Przypominam, że do października PiS jako marka polityczna był bardzo silną marką. No był najlepszą, najsilniejszą marką w Polsce. I przedstawianie się przez polityka, że jest kandydatem PiS-u, dodawało mu głosów, bo był przedstawicielem partii władzy. Teraz ewidentnie ci sami kandydaci uznali, że to im nie dodaje głosów, w związku z tym zaczęli to ukrywać. Za chwilę się okaże, że PiS nie startuje do wyborów europejskich, tylko zaczną się komitety wyborcze, miłośnicy psów albo cokolwiek innego i ten PiS zostanie ukryty w kampanii europejskiej, co będzie tylko znakiem, że dalej uciekają od tej marki, że ta marka nie służy już dobrze nawet ludziom z tej partii. No to Andrzej Stankiewicz. Andrzeju, czy uważasz, że tak może być, że kandydaci Andrzej notował to, co mówię. PiS-u będą dalej uciekać od tego loga swojej partii? Tak, przeczytam to, co powiedział Bartek. W polityce liczy się skuteczność, tak jak powiedział redaktor naczelny Onetu. Jeżeli Zbigniew Bogucki, jeżeli Andrzej Śliwka, Zbigniew Bogucki w Szczecinie, Andrzej Śliwka w Elblągu, Łukasz Schreiber w Bydgoszczy, politycy PiS-u startujący bez szyldu PiS-u, jeżeli wygraliby wybory, szapoba. Znaczy, liczy się skuteczność. Platforma też wtedy, kiedy była w opozycji, to i kandydaci bardzo często startowali jako bezpartyjni. Nawet teraz, proszę zobaczyć, no, Sutryk jest popieranym przez Platformę kandydatem, no, jednak, tak? Tusk złamał lokalną Platformę. To nie wystarczy kandydata. Tak, jest oryginalne. W ogóle ja, bardzo trudny wybór mają mieszkańcy Wrocławia. Moim zdaniem to jest w ogóle jeden z ciekawszych pojedynków, który się tam toczy. Wewnątrzkoalicyjne zresztą, między Sutrykiem a trzecią drogą, tak. Panią posłanką Bodnar. Natomiast te wybory dodały Kaczyńskiemu tlenu. Jeżeli on cytuje Twaina, pogłoski mojej śmierci były przesadzone, to naprawdę tak jest. Był w bardzo trudnej sytuacji. Wszyscy w PiS-ie spodziewali się masakry w tych wyborach. Po pierwsze, przegranej w liczbach bezwzględnych procentach, a po drugie masakry utrzymania Podkarpacia jako sejmiku. Wszystko inne powoduje, że Kaczyński w partii się umocni. I ci wszyscy, którzy przygotowywali jakiś plan wysadzenia go jeszcze przed wyborami prezydenckimi z fotela, muszą na razie te plany odłożyć ad calendas graecas. Wybory europejskie, w których idą albo eurosceptycy, albo euroentuzjaści, a brakuje środka, też faworyzują partię radykalną. PiS-owi łatwiej też będzie takie wybory wygrać, albo przynajmniej znacząco ich nie przegrać. W tym sensie wygląda na to, że Kaczyński obroni się na prawicy jako niekwestionowany lider w tym sezonie politycznym, a to znaczy, że będzie miał trochę spokoju, trochę czasu, żeby przygotować rozgrywkę przed wyborami prezydenckimi. W tym sensie, jeżeli zakładamy, że Tusk jest demiurgiem, to igra z ogniem, bo już raz taką rozgrywkę podtrzymywania tlenu Kaczyńskiemu, udawania, że Kaczyński jest zagrożeniem, straszenia Kaczyńskim, już raz taką rozgrywkę przegrał, bo
podtrzymywał tlen Kaczyńskiemu, rządząc przez dwie kadencje, a potem musiał wyjechać do Brukseli, bo wiedział, że wygra, że PiS wygra wybory w 2015 roku. To jeżeli Tusk realizuje taki plan, to jest plan bardzo ryzykowny. Natomiast sytuacja dla tych, którzy tak jak premier Morawiecki, tak jak Andrzej Duda przygotowują jakieś nowe rozdanie na prawicy, ona nie jest szczęśliwa dla nich. Jacek Kurski, autor analizy o złych decyzjach Mateusza Morawieckiego, o złych decyzjach Andrzeja Dudy, stał za prezesem Kaczyńskim. To nie jest przypadek. Myślisz, to no był właśnie, wybór Tomasz Tank jest, za prezesem? I to jest, Morawiecki czy Kurski? I to jest, no tej osobie Jacka Kurskiego ja bym się jednak bardzo... Ale wiedziałem, to, bardzo, bardzo, wiedziałem, no, że bo cię pogłoski, to pogłoski o mojej śmierci zostały przesadzone. Ten cytat Jarosława Kaczyńskiego i ten triumfujący za plecami Jarosława Kaczyńskiego Jacek Kurski, człowiek odwołany, a więc rządny zemsty z Banku Światowego przez koalicję, przez obecną władzę. Człowiek, który, no właśnie, żadnym kulom się kłaniał nie będzie, nikomu się kłaniał nie będzie i będzie szedł... Nie wiem, czy porównania do Karola Świętowskiego byłby dumny. Któremu ponoć strzelono w plecy. Bartek, jak porównanie... absolwent liceum imienia Świerczewskiego, dobrze zna tą historię. No czy... Słuchajcie, ale naprawdę to je, myślę, że do wyborów europejskich Jacek Kurski poprowadzi Prawo i Sprawiedliwość. No właśnie, to chciałbym... on będzie tym człowiekiem, który będzie mówił, co robić, jak robić i będzie szedł po trupach. Sam wystartuje twoim zdaniem? No, oczywiście, oczywiście, tak, tak. On wystartuje w Warmii, więcej, on wie, już państwu mówię, jest w eurowyborach, jest okręg wspólny Warmia, Mazury, Podlasie i tam jest w tej chwili dwóch polityków PiSu, Karol Karski i były minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel z europosłami. Jurgiel jest skłócony z partią. Podobnie jak na przykład Beata Mazurek na Lubelszczyźnie, oni nie wystartują. Jurgiel straci to miejsce i Kurski będzie stamtąd kandydował. On już był tam raz posłem. Ja współczuję tym, którzy mieszkają na trasie między Gdańskiem, Olsztynem, między Gdańskiem a Białymstokiem. Proszę uważać na siebie, bo ciężkie, mocne auta będą pluć tą trasą. On się dostanie do europarlamentu. Nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości. Tak? Ale myślę, że poprowadzi też kampanię. Jest to jedno zdanie. Politycy PiSu mówią, że cichym bohaterem tej kampanii człowiek, którego państwo chyba tylko jedno zdjęcie mogą znać. Piotr Milowański, nowy sekretarz generalny, człowiek, który, zobaczcie, on PiS poprowadził kampanię, która poza wyskokami Kaczyńskiego, takimi wyskokami krytykującymi rządy Tuska, czy zarządzającymi mu agenturę, czy domagającymi się dożywocia, to jeżeli zejść na taki poziom kampanijny, to kandydaci PiSu nie popełnili znaczących błędów. To była kampania spokojniejsza mimo wszystko. My patrzymy na nią przez pryzmat wyskoków Kaczyńskiego, ale ona w terenie była spokojniejsza. W tym sensie Kurski może chcieć mieć wpływ na kampanię europejską, ale wcale to nie jest przesądzone. Co nie zmienia faktu, że dzisiaj triumfuje. Nie zapominajmy, że Jacek Kurski przez lata był człowiekiem suwerennej Polski. No i teraz przez Jarosławem Kaczyńskim bardzo ważne zadanie, właściwie zagonetkę, jakby to powiedzieli Serbowie. No, czy wysiudać suwerenną Polskę, czy pozwolić jej startować na listach. Wszystko wskazuje na to, że Patryk Jaki, którego przed konwencją PiSu w Warszawie widziałem z bardzo nerwowo rozmawiającego z lokalnymi działaczami, dzwoniącego przez telefon, pewnie będzie miał bardzo dużo zmartwień, co z tymi, którzy będą chcieli się znaleźć z jego ugrupowania na listach PiSu. Ale to, że Kurski jest tak blisko, to oznacza, że Morawiecki już jest bardzo daleko od prezesa i już nie ma... A bliżej prezydenta. Bo... No właśnie. A no właśnie, a no właśnie. Znaczy, ja mam wrażenie, że tam jednak się rozegrała walka o to, kto dzisiaj wieczorem ma stać za prezesem. Oczywiście. Na tej scenie. To ale kim była pani w różowym? I chyba nie było pana europosła Ryszarda Czarneckiego, który zawsze jest w pierwszym albo w drugim rzędzie. Ale była i pani Beata Szydło, oczywiście. Beata Szydło. I to ona będzie kandydatką. I to ona będzie kandydatką na prezydenta. Pan Kurski z tyłu. Mam wrażenie, że po prostu dla pana Morawieckiego nie starczyło miejsca i w przenośni dosłownie. Był Michał też coś pokazuje. Z tyłu, był Paweł Szefernaker, czyli człowiek Joachima Brudzińskiego. Tak, no to trzeba tak, taką kryminologię trochę. Ja sobie to rozpiszę, w stanie wyjątkowym opowiemy w takim razie, jak wygląda hierarchia. To teraz wywołana przez nas przed momentem Beata Szydło, no to posłuchajmy, co była premier dziś wieczorem mówi.
do Europarlamentu. To jest sukces, wygraliśmy po raz kolejny. Oczywiście teraz czekamy na te wyniki już cząstkowe w poszczególnych regionach, miastach, ale zwyciężyliśmy, a przecież niewielu to uważało, że tak się stanie. Nasi przeciwnicy polityczni praktycznie rzecz biorąc już snuli narrację, że Prawo i Sprawiedliwość to jest partia schyłkowa, a tymczasem nie tylko zwyciężyliśmy, ale pokonaliśmy po raz kolejny Platformę Obywatelską. Idziemy do przodu, idziemy po kolejne zwycięstwo. Wynik pana Tobiasza Bocheńskiego traktują państwo, pani traktuje jako porażkę? Pan Tobiasz Bocheński tak naprawdę po raz pierwszy startował w takich poważnych wyborach i na pewno to jest dla niego ogromne doświadczenie i kapitał na przyszłość. Jeżeli będzie chciał nadal być w polityce, to moim zdaniem to jest dobra podstawa do tego, żeby budować na tych doświadczeniach właśnie swoją polityczną przyszłość. Oczywiście pewnie on sam marzył o innym wyniku. My też życzylibyśmy sobie, żeby była druga tura, żeby wynik pana Tobiasza Bocheńskiego był wyższy. No ale tak jak mówię, to jest polityka i tutaj trzeba zawsze dzień po wyborach, a właściwie wieczór wyborczy, myśleć już o tych kolejnych wyborach. Pani premier. Pani premier, czy ten wynik pana Tobiasza Bocheńskiego ostatecznie jakby go skreśla z tej listy kandydatów Prawa i Sprawiedliwości, nieoficjalnej listy w wyborach prezydenckich, pani zdaniem? Nie ma w tej chwili jeszcze żadnej listy, nawet tej nieoficjalnej, kandydatów do wyborów prezydenckich. Teraz myślimy o wyborach do Parlamentu Europejskiego. One są już bardzo szybko. Te terminy są bardzo krótkie, więc na tym musimy się skoncentrować i płynnie przechodzimy do tej kampanii właśnie do Parlamentu Europejskiego. A po wyborach do Parlamentu Europejskiego zaczniemy już myśleć o kampanii i przede wszystkim kto będzie nas reprezentował właśnie w tych wyborach przyszłorocznych, prezydenckich. Ja też chcę zwrócić uwagę, szanowni państwo, że wybory na prezydenta Rzeczpospolitej to są zupełnie inne wybory niż te wybory samorządowe, parlamentarne. To są specyficzne wybory, jest jeden kandydat, całe środowisko, cała partia jest zaangażowana i my mamy szansę na to, żeby zwyciężyć. Ten wynik dzisiejszy, tak jak powiedziałam, to jest pierwszy krok, który zrobiliśmy w tym kierunku. Widać, że nasi wyborcy są zmotywowani, że ludzie znowu widzą jakieś światełko w tunelu. Jest wielu zniechęconych wyborców, którzy nie poszli dzisiaj na przykład do urn, bo frekwencja jest niska, bądź też nie zagłosowali tak jak w październiku na obecnie rządzącą koalicję, którąś z tych ugrupowań. Więc teraz naszym celem, naszym zadaniem jest zbudować nadzieję, pociągnąć do przodu, idziemy, zwyciężamy. I oczywiście to zwycięstwo w przyszłym roku jest możliwe, a kto nas będzie reprezentował, to zobaczymy. To zawsze musi być pogłębiona analiza. Na pewno najlepszy kandydat. Pani premier, się w kampanię, szczególnie w Małopolsce. Ja chciałem się spytać, bo sejmiki to też koalicje. Nie tak. Zawsze jest taka bezwzględna większość. Z kim Prawo i Sprawiedliwość zamierza zawierać te koalicje? Do kogo jest wam najbliżej? I czy to też jest Konfederacja, który no, dość dobry wynik? Zobaczymy, jaki będzie ostateczny wynik i rozkład mandatów w Małopolsce. My jesteśmy otwarci na rozmowę ze wszystkimi, którzy chcą budować dobry projekt, który nazywa się Małopolska. Będziemy szukać oczywiście kompromisów. Jeżeli będzie potrzeba, będziemy budować koalicję. Przez ostatnie lata, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość w Małopolsce, naprawdę zrobiliśmy tam bardzo dużo dobrego. Najważniejsze jest to, że cała Małopolska rozwijała się równomiernie, że nie było tak jak za czasów Platformy, kiedy oni rządzili Małopolską, że były tylko i wyłącznie punktowo wybrane części Małopolski, które były przez nich dostrzegane. U nas, jeżeli pan w tej chwili pojedzie do jakiejkolwiek części Małopolski, nawet tej najmniejszej miejscowości, to tam ludzie mówią tak, rzeczywiście dzięki teraz, w tym ostatnim czasie bardzo dużo dobrych rzeczy się wydarzyło. Chcemy to kontynuować i wszystkich zapraszamy, tych, którzy myślą podobnie. Ale są też inne sejmiki, inne województwa. Z kim będziecie chcieli rozmawiać i czy już rozmawiacie na przykład z Konfederacją, może z Trzecią Drogą? No bo pytam o zdolność koalicyjną Prawa i Sprawiedliwości, no bo ona się okazała
no, w Sejmie zła, zerowa praktycznie, można powiedzieć. Tak, więc tylko, teraz się pytam o sejmiki i ten wynik wyborczy. Zwróćcie uwagę państwo, że w ciągu tych kilku miesięcy zaledwie rządów obecnej koalicji sytuacja diametralnie zaczyna się zmieniać. Ponieważ ta koalicja, która została zbudowana w Sejmie, była zbudowana na przede wszystkim chęci odsunięcia Prawa i Sprawiedliwości od władzy i budowana na takich negatywnych emocjach. Czym to skutkuje? No dzisiaj ci koalicjanci już bardzo wyraźnie się różnią między sobą i do tego wszystkiego jeszcze widać, że się zaczynają wewnętrzne tarcia, spory. Ta koalicja pęka i w tych wyborach samorządowych już to było widoczne. Trzecia droga. Myślę, że dzisiaj Władysław Kosiniak-Kamysz, który stał na wieczorze wyborczym obok Szymona Hołowni i miał niewyraźną minę, być może żałuje, że nie wystartował PSL jako samodzielnie. Być może ich wynik byłby lepszy. Konfederacja to jest ugrupowanie, które na pewno uzyskało bardzo dobry wynik i jeżeli będą chcieli rozmawiać o budowie koalicji, to będziemy rozmawiali również z nimi. Tak jak powiedziałam, w samorządzie przede wszystkim trzeba rozmawiać o problemach tych regionów. Każdy region ma swoją specyfikę. My nie traktujemy tego jako polityki. To była prosto z siedziby PiSu przy ulicy Nowogrodzkiej. Była premier, dziś europosłanka. Chociaż sama chyba wolałaby, żeby o niej mówić, europoseł PiSu, Beata Szydło, która dużo mówiła o Małopolsce. Skoro Małopolska to stolica tego regionu i Kraków. To jest jedno z tych miast, na które bacznie patrzyliśmy w czasie całej tej kampanii. Okazuje się, że tę pierwszą turę według wyników Exit Poll wygrywa Aleksander Miszalski z Koalicji Obywatelskiej i z nim właśnie rozmawiała nasza reporterka Martyna Bielska. Jaka będzie pierwsza pana decyzja, jeśli za dwa tygodnie wygra pan ten bój o Kraków? No, tych decyzji będzie bardzo dużo, bo po pierwsze trzeba będzie zrobić solidny audyt w urzędzie, żeby sprawdzić, które obszary nie działają. Oczywiście coś tam wiemy, ale to jednak trzeba na to spojrzeć od środka. Na pewno trzeba będzie walczyć o pieniądze dla Krakowa, na metro i na różne inne kwestie, z KPO, więc no, będzie też pewnie trochę takich symbolicznych decyzji, ale przede wszystkim to trzeba będzie rozmawiać w urzędzie z pracownikami, tak żeby zmaksymalizować jakość jego funkcjonowania. Oczywiście będziemy też podejmować pewnie radykalne decyzje w zakresie planowania tam, gdzie mieszkańcy zgłaszają nam, że coś ma się budować, a się nie buduje. Będziemy również chcieli szybką kolej aglomeracyjną jak najszybciej pchnąć na dobre tory, nomen omen, więc będziemy na pewno tworzyli, ale to oczywiście muszą być przetargi i to chwilę potrwa, nowy system konsultacji, nowoczesny system konsultacji, w którym każdy mieszkaniec będzie mógł w swoim koncie online decydować albo współdecydować o jak największej liczbie decyzji miejskich, bo uważamy, że te konsultacje były do tej pory często niefortunnie przeprowadzone. Dziękuję bardzo. Aleksander Miszalski, który za dwa tygodnie z Łukaszem Gibałą spotka się w drugiej turze wyborów prezydenckich w mieście Krakowie, a fotel prezydenta tego właśnie miasta. Z tego wyścigu odpadł kandydat PiSu Łukasz Kmita, którego bardzo intensywnie wspierała w tych ostatnich godzinach kampanii pani Beata Szydło, a z kolei pan Aleksandra Miszalskiego wspierał bardzo intensywnie Donald Tusk, o którym mówiliśmy, że mało w tej kampanii był widoczny, ale do Krakowa akurat pojechał. Czy ten wynik, który widzimy, który jest dość odmienny od tych sondaży, które były na ostatniej prostej, to jest w jakiejś mierze efekt wsparcia Donalda Tuska? Bartosz Węglarczyk. Myślę, że tak. No, myślę, że to jest w ogóle chyba najciekawsze głosowanie miejskie w tych wyborach, bo o ile w Warszawie czy w Gdańsku zastanawialiśmy się, wiedzieliśmy, kto będzie prezydentem po tych wyborach. Tylko czy pierwsza, czy druga tura? Będzie pierwsza, czy druga tura. To w Krakowie jednak trudno było cokolwiek przewidzieć. To w ogóle będzie największa zmiana w ogóle w tej polityce regionalnej w Polsce. Będzie bardzo ciekawe będzie obserwowanie tego, jak się Kraków zmieni. Ja akurat w Krakowie często bywam i mam bardzo dużo do powiedzenia na ten temat, ale nie będę mówił mieszkańcom Krakowa, co należy zrobić. Natomiast wydaje mi się, że będzie bardzo ciekawe obserwowanie, co nowy prezydent zrobi. I też już abstrahując w ogóle od polityki, Kraków będzie takim miejscem, gdzie będzie można pokazać, ktokolwiek wygra te wybory w drugiej rundzie, będzie mógł pokazać, co to znaczy po tylu latach, po ponad 20 latach zmieniać prezydenta miasta. Czy to da nowy oddech temu miastu, czy go pchnie rzeczywiście, jak użył nasz rozmówca przed chwilą tego sformułowania, na nowe tory, to będzie bardzo ciekawe obserwowanie tego. Kraków wymaga
bardzo, bardzo wielu zmian i jestem bardzo ciekawy, co się tam wydarzy. Kraków to jest to miasto, na które też będziesz z największym zaciekawieniem patrzyła przy okazji tej drugiej tury. Tak, będę patrzyła, bo to, co powiedział Bartek Węglarczyk o tych 22 latach dokładnie rządów pana Majchrowskiego, no to było królestwo, carat, różnie mówiono na to, co, jak on zarządza miastem, jak on kieruje tym, kieruje Krakowem. Natomiast teraz ty zwróciłeś na to uwagę wcześniej, Andrzej, na Donalda Tuska w kampanii wyborczej. I tu trzeba się zastanowić, czy to była rzeczywiście przemyślana decyzja, że on jest tak daleko od tej kampanii wyborczej, że tylko punktowo działa, kiedy widział, że ta pomoc jego jest potrzebna. Czy on sobie teraz, po tym, że widzi, że jest niewiele ponad 30%, 31,5% dla Koalicji Obywatelskiej, nie pluje w brodę i myśli, mogłem być bardziej obecny, mogłem być w większej liczbie miejsc, wtedy byśmy rzeczywiście te wybory wygrali matematycznie, bo tu zgoda, Bartek, z tobą, że wiadomo, no, ten wygrał, kto będzie rządził w sejmikach, kto będzie rządził w konkretnych miastach. No, natomiast no, 33,5, a 31,5 to jest 2%. To jest naprawdę spora różnica. I mnie trochę żal, że Donalda Tuska nie było mocniej, silniej w tej kampanii wyborczej. No i tu znów wracamy do, jak się okazuje, najważniejszego pytania, które padło dziś w tym studiu. Czy to, co się działo w kampanii, to był plan Donalda Tuska? No właśnie, to jest też pytanie, które ja czy sobie były zadaję. To tak, błędy? Tak, zadaje sobie Magdalena Ligamonty, zadał je też Andrzej Stankiewicz. Andrzeju, chciałem jeszcze zapytać, przed momentem widzowie widzieli na tak zwanej belce wyniki z Wrocławia. To też będzie miasto, na które będziemy intensywnie patrzeć. Jacek Sutryk kontra Izabela Bodnar. To taki pojedynek wewnątrz samej koalicji 15 października. To będzie ostra kampania? Jak sobie przypomnę liczbę wzajemnych haków i oskarżeń między Sutrykiem, przecież od Sutryka odwróciła się cała jego baza. Ludzie, którzy go popierali ostatnio. Nawet Rafał Dudkiewicz, czyli były prezydent, który go namaścił, powiedział, że to był błąd, że go namaścił. Zastępcą go namaścił jako prezydenta. Pani Izabela Bodnar, to jej mąż ma zarzuty kryminalne. Ciężki wybór przed mieszkańcami Wrocławia. Tusk pragmatycznie postawił na Sutryka, bo uznał, że to jest człowiek, który może we Wrocławiu wygrać. Tusk działa w tej kampanii ewidentnie punktowo. No właśnie. Ewidentnie było tak. Tylko, że słuchajcie, no, to jest też tak, że on jako premier ma pewne obowiązki, mu za to płacimy. Jest kilka rzeczy, mówiąc zupełnie szczerze i wprost, ważniejszych niż wybory samorządowe w Polsce. I one dotyczą czy sytuacji na Ukrainie, czy sytuacji w rolnictwie. Paru innych kwestii, które on się musiał zaangażować. Natomiast ja nie mam przekonania oczywiście, że gdyby chciał, przecież on był tytanem pracy w kampanii między 2021 a 2023 rokiem. W 2021 wrócił, w 2023 były wybory. On prowadził 2 lata permanentnej kampanii. Gdyby chciał, to znalazłby taką siłę. On się włączał punktowo, Kraków jest tego przykładem. To poparcie ewidentnie wyniosło Miszalskiego bardzo wysoko i daje mu szansę na prezydenturę. Tam Łukasz Gibała, który od 10 lat próbuje być prezydentem Krakowa, zyskiwał na tym, że był konsekwentnym krytykiem Majchrowskiego. Majchrowski miał szansę wystartować jeszcze raz, bo przepisy tego nie zabraniają. On tego nie zrobił, bo wiedział, że przegrałby. Jego wiceprezydent, który startował w tych wyborach, nie wszedł w ogóle do drugiej tury. Więc to będzie zasadnicza zmiana, bo to był ostatni prezydent, który zaczął rządzić w wyborach bezpośrednich po ich wprowadzeniu w roku 2022, wtedy, kiedy na przykład Paweł Adamowicz zostawał prezydentem, prawda? Więc to jest cała epoka. Odchodzi epoka w Krakowie i w tym mieście nastąpi ewidentnie zmiana. Czy ona będzie we Wrocławiu? Raczej stawiam na Sutryka, jako człowieka, za którym stoi lokalna machina, pewne lokalne uwarunkowania, ale to nie... Wrocław jest trudny dla Platformy i to nie będzie tak, że on będzie tam miał łatwo. I ta kampania w tych ostatnich tygodniach też będzie brutalna. No, pani posłanka Bodnar też jest twardy zawodnik. Wystartowała, mimo że nie miała jasnego poparcia ze strony. No i też to ważne, jeżeli się nie mylę, to ani Hołownia, ani Kosiniak-Kamysz nie pojechali do Wrocławia, żeby ją wesprzeć. Tak. Ciekawe, czy teraz pojadą. Pani Aleksandra Leo ją wspierała, jeśli dobrze pamiętam. Więc no tak, to będzie ostre starcie.
To ostre starcie już za 2 tygodnie. Wtedy spotkamy się pewnie też w tym studiu. Mam nadzieję, że w tym samym gronie skomentujemy to, jak te wyniki tej tak zwanej dogrywki będą wyglądały. Ale na koniec runda jednego prostego pytania. I proszę o dość prostą, krótką odpowiedź. Piotrze, co zapamiętasz z tej kampanii, z wyborów samorządowych i z tego dzisiejszego wieczoru? No oczywiście Tomasza Bochańskiego, który zaczął promować wegańskie produkty w szkołach, jak rozumiem, tak? Z tego, co pamiętam w Warszawie, i chyba wywołało to dość duże zmieszanie wśród działaczy Prawa i Sprawiedliwości. No i oczywiście, jeśli chodzi o Warszawę, Rafała Trzaskowskiego, który no jednak mimo wszystko prowadził kampanię, no taką powiedzmy, no bardzo wymijającą. Wystartował tylko w jednej debacie, konsekwentnie unikał bezpośredniego starcia z innymi kandydatami. Jak widać, ostatecznie mu to wyszło na rękę. Jeszcze tylko dodam jedno zdanie. Jako dziennikarz lokalny w Krakowie miałem okazję obserwować te lata dymu z cygar, który unosił się z gabinetu Jacka Majchrowskiego. To będzie naprawdę bardzo duża zmiana. Z jednej strony partyjny kandydat popierany przez Donalda Tuska, z drugiej strony Łukasz Gibała, który pozycjonuje się na tego lidera. Pytanie, kto wywalczy te pieniądze na metro, na budowę w Krakowie, odbetonowania miasta i innych rzeczy, o których mieszkańcy bardzo potrzebują. Magdalena Rygamonti. Ja zapamiętam to, że ci pewniacy jednak dość ciężko pracowali. Nawet Trzaskowski, o którym część wyborców i przeciwników mówi, że jest leniem, że nie lubi pracować, to on jednak ostatnie tygodnie kampanii ciężko pracował od domu do domu, od dzielnicy do dzielnicy, podobnie jak Dulkiewicz. Wczoraj, proszę państwa, byłam, to też zapamiętam z tej kampanii, chociaż wczoraj była cisza wyborcza, byłam w Głogowie i tam starcie dwóch kandydatów, prezydent miasta Głogowa i kandydat na prezydenta, ale przez lata podwładny pana prezydenta, szef promocji Głogowa, z niewielkimi szansami z trzeciej drogi, natomiast świetnie dbający o promocję miasta, naprawdę. Więc to zapamiętam, że tacy wychowani, takie wychowane brutusy na własnych piersi też próbowały walczyć w tych wyborach i mieli odwagę. Bartosz Węglarczyk. Ja miałem taki śmieszny moment, kiedy parę tygodni temu pojechałem na spotkanie z mieszkańcami takiej miejscowości na południu Polski i na sali okazało się, że jest kandydat PiS-u na prezydenta miasta, który zaczął ze mną ping-ponga uprawiać w sprawie tego, czy Onet jest dobry, czy zły i dlaczego jest antypolski. Niemiecki. Antypolski. Nie było sformułowania niemieckie, ale było sformułowanie antypolski. I muszę sprawdzić, czy ten kandydat wygrał, czy nie, ale sondaże miał bardzo słabe, więc zobaczymy. To był dla mnie kluczowy moment, a mówię o tym dlatego, że ta kampania moim zdaniem jednak była bardzo wyciszona. No tak. I jednak jej tak naprawdę na dużą skalę nie było. Zobaczymy, co się wydarzy w wyborach europejskich. Jeśli będziemy świadkami kampanii profrekwencyjnej rządowej, której nie mieliśmy przed tymi wyborami, to będzie znak, że Donald Tusk też zrozumiał, że trzeba tą pompować jednak tą frekwencję, bo ona działa na ich korzyść i że będą próbowali przyciągnąć ludzi do wyborów. To będzie ciekawe. I na sam koniec Andrzej Stankiewicz. Zgadzam się, że nie było kampanii, dlatego że wydarzenia bieżące na poziomie politycznym, cała zmiana władzy od przejęcia TVP po przeszukanie Ziobry, to przytłaczało całą kampanię samorządową. To zwracam uwagę na dwa wydarzenia. Jedno przed kampanią, czyli dla mnie właśnie rezygnacja Majchrowskiego, to jest koniec pewnej epoki. Jeżeli mam patrzeć na samorządowo, na to, co zapamiętam, to zapamiętam właśnie to przed kampanijnie, a po kampanijnie, po wynikach powiem tak, że to są wybory, które nie dobiły politycznie Prawa i Sprawiedliwości, nie kończą politycznej kariery Jarosława Kaczyńskiego. A wielu uważało, że tak będzie. Bardzo wam dziękuję za obecność w studiu, za komentarze. Magdalena Rygamonti, Onet, Piotr Drabik, Fakt, Bartosz Węglarczyk, naczelny Onetu i Andrzej Stankiewicz, zastępca redaktora naczelnego Onetu. Ja się nazywam Marcin Zawada i dziękuję, że byliście dziś wieczorem, specjalny przecież wieczór wyborczy, byliście państwo razem z nami, to był wieczór wyborczy Onetu i Faktu, ale to nie koniec informacji tych ważnych, ciekawych, politycznych na stronie głównej Onetu i Faktu zapewne też. Przez całą noc najświeższe informacje będą spływać i będą tam publikowane, a jutro o 7.55 Onet Rano, specjalne wydanie, Dominika Długosz i Tomasz Sekielski państwa powitają. Dziękuję jeszcze raz, dobrego, spokojnego wieczoru państwu życzę.